Witam wszystkich Państwa na kolejnym wydarzeniu z cyklu Spotkania z Historią. Witam gości przybyłych do muzeum, jak i tych, którzy śledzą nasze spotkanie za pośrednictwem internetu, bo nasze to wydarzenie jest transmitowane online właśnie przez internet. Przybliżymy dzisiaj sylwetki sprawiedliwych z ziemi oświęcimskiej. Sprawiedliwych, czyli osób ratujących Żydów w mrocznych czasach II wojny światowej i uhonorowanych przez państwo Izrael tytułem właśnie Sprawiedliwy wśród narodów świata. Witam panią Iwonę Gibas, członka Zarządu Województwa Małopolskiego. Witam panów Jana Wieliczko, syna Marii Hajdo z domu po mężu Wieliczko. Witam pana Tomasza Wieliczko, który jest wnukiem pani Marii. Pani Maria to jedna z tych osób, której poświęcone jest dzisiejsze spotkanie. Jej sylwetkę będzie przybliżał pan Tomasz Wieliczko właśnie. Witam także państwa Wronów, Antoniego, jego żonę Beatę i córkę Joannę. Pan Antoni przybliży nam sylwetkę członków swojej rodziny, sylwetkę swojej babci, taty i stryjenki, cioci. Właśnie te trzy osoby również zostały uhonorowane tytułem Sprawiedliwi wśród narodów świata. Witam księdza Manfreda Dezelersa z naszej zaprzyjaźnionej, współpracującej i po sąsiedzku położonej instytucji Centrum Dialogu i Modlitwy. Witam młodzież uczącą się w szkołach ziemi oświęcimskiej. Witam uczniów wielozadaniowego zespołu szkół w Zatorze. Witam uczniów powiatowego zespołu numer 9 im. Marii Dąbrowskiej w Kętach i witam uczniów powiatowego zespołu numer 6 w Brzeszczach. Bardzo miło was gościć w naszych progach, zwłaszcza dzisiaj, kiedy mówimy o bohaterach lokalnych, o osobach heroicznych, ale związanych z miejscowościami żyjących, działających w tych miejscowościach, których dzisiaj się uczycie. Mam nadzieję, że to spotkanie będzie dla was pożyteczne. Cóż można powiedzieć, no, historia ma wtedy swój najgłębszy sens, kiedy nie tylko jest badana i przyswajana przez innych, ale przekazywana następnym pokoleniom. No, wasza obecność tutaj to właśnie pokazuje, że udaje się to ostatnie właśnie robić, czyli nie tylko zbadać, zweryfikować fakty historyczne, ale również przekazać je następnym pokoleniom. Bardzo miło jeszcze raz witać was w naszych progach. Oddaję głos pani Dorocie Mleczko, dyrektor Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej, gospodyni miejsca. Bardzo proszę. Cieszymy się bardzo. Dzień dobry, witam państwa serdecznie, bo właśnie nasz główny prelegent dotarł i z tego powodu pan odbył daleką drogę, ponieważ jechał do nas z Rzeszowa od rana, a warunki też pewnie nie są sprzyjające. Witam państwa bardzo serdecznie na kolejnym wydarzeniu organizowanym przez nasze muzeum. Jak już zostało powiedziane, dzisiaj powód tego spotkania jest wyjątkowy dla nas, dla naszej instytucji. Ponieważ tutaj dzięki decyzji pana Antoniego Wrony, za co bardzo serdecznie dziękuję, ten medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, którym zostali uhonorowani członkowie jego rodziny, babcia i jej dzieci, trafi na naszą wystawę stałą, na razie w formie depozytu, ale nie ukrywam, że mamy ogromną nadzieję, że przekonamy tutaj właścicieli, że być może ta forma się zmieni na bardziej formę stałą przekazania tego medalu do naszych zbiorów. Tak jak już zostało powiedziane, Medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata to jest wyjątkowe uhonorowanie nieżydowskiej ludności, która w czasie II wojny światowej niosła pomoc bezinteresownie, z narażeniem życia Żydom, którzy w tym czasie byli prześladowani przez nazistowskich Niemców. Dyplom, medal, to odznaczenie jest przyznawane przez państwo Izrael od 1963 roku i jest najwyższym z medali, z odznaczeń cywilnych tego państwa, czyli ranga tego odznaczenia jest naprawdę duża. Wśród uhonorowanych do tej pory
z całego świata, już jest 51 krajów, jest ponad 28 tysięcy tych ratujących Żydów, z czego ponad 7 tysięcy to właśnie mieszkańcy Polski, a wśród tych 7 tysięcy mamy to szczęście, że kilkanaście osób pochodzi również z naszego terenu. Bardzo się cieszę, tak jak już tutaj pan Piotr, pracownik muzeum, powiedział, szczególnie z obecności młodzieży. Bardzo wam dziękuję za tą obecność, bo jest to spotkanie z historią. Ważne, żeby znać historię, ale już szczególnie ważne, żeby znać lokalną historię, przeszłość tej ziemi, gdzie jesteśmy, aby poznawać mieszkańców, którzy swoimi decyzjami, nieraz bardzo trudnymi, ocierającymi się o zagrożenie życia swojego i swoich najbliższych, z takich zwykłych ludzi stawali się naszymi cichymi bohaterami. Naszymi bohaterami to znaczy nie tylko naszymi, bo mieszkali tutaj, ale też mamy z nimi, powinniśmy mieć poczucie tożsamości, poczucie więzi. A bardzo często są to więzi, jeżeli mam nadzieję po dzisiejszym spotkaniu też zobaczycie, że okaże się, że ci ludzie to nie ludzie, którzy gdzieś tam mieszkali, gdzieś tam żyli, gdzieś tam ryzykowali, tylko być może okaże się, że odkryjecie, że to są jacyś wasi przodkowie z waszych rodzin, być może jakichś byli sąsiedzi waszych dziadków, rodziców. Dlatego też warto poznawać lokalną historię, warto o tych ludziach pamiętać i nie dlatego, moi drodzy, że tak wypada, że tyle się mówi, że trzeba pamiętać, ale w moim przekonaniu to jest ważne, żeby w sercu zachowywać pamięć o nich i po prostu tak zwyczajnie po ludzku pamiętać i oddawać im swojego rodzaju cześć za to, co robili, za tą odwagę, którą mieli, czerpać też być może dla siebie jakieś myśli co do właściwych wyborów w życiu, których my musimy dokonywać, oczywiście nie w takiej skali zagrożenia, jakich robili to nasi przodkowie. Także bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, szczególnie młodzieży, bo to jest przesłanie, żebyście wy młodzi pamiętali przede wszystkim. Zapraszam na to spotkanie z naszą lokalną historią. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani dyrektor i zapraszam do mikrofonu członka zarządu województwa małopolskiego, panią Iwonę Gibas. Bardzo proszę, pani marszałek. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, bardzo się cieszę, że właśnie takie lekcje historii odbywają się w Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej. Muzeum, które powstało właśnie do takiego celu, do tego, żebyśmy pamiętali o historii swoich przodków, o tym, jaką rolę odegrali mieszkańcy naszej ziemi, ziemi oświęcimskiej w historii świata. Żebyśmy nie tylko uczyli was i przypominali o tym, co nasi dziadkowie tak naprawdę czynili w obronie życia i zdrowia ludzi, którzy tutaj ginęli w obozie. Moi drodzy, jako samorządowiec, przedstawiciel samorządu województwa małopolskiego, radna wojewódzka z powiatu oświęcimskiego, szczególnie jestem dumna z tego miejsca, bo nie ukrywam, że cały ten pomysł stworzenia tego miejsca zrodził się w czasach, kiedy byłam radną powiatową. To jest poprzednia kadencja. Wtedy premierem była pani premier Beata Szydło i to tak naprawdę jej pomysł i jej inicjatywa, że to muzeum ma powstać tutaj w Oświęcimiu i w tym miejscu zapadła i dzięki wsparciu ministerstwa mamy tak piękne, wspaniałe muzeum. A mówię o tym dlatego, bo to też jest, moi drodzy, historia, o której powinniście wiedzieć i o której powinniście pamiętać, bo takie rzeczy nie zdarzają się tak naprawdę zbyt często i wybudowanie takiego muzeum w danej miejscowości nie jest rzeczą łatwą. A mówię o tym, bo działam w obszarze kultury, bo w zarządzie województwa małopolskiego jestem odpowiedzialna za kulturę małopolską.
czyli tego typu muzea, ale do tego przejdę za chwilę, za turystykę, organizacje pozarządowe i budżet obywatelski. W związku z czym mam tą ogólną wiedzę, jak to się dzieje w całej Małopolsce, jak środowiska społeczności miasta dbają o swoje dziedzictwo i jak bardzo zabiegają, żeby te miejsca pamięci powstawały i wiem, jak to bardzo jest trudne, żeby takie miejsce udało się stworzyć i zbudować. Także cieszmy się, że takie miejsca u nas w powiecie oświęcimskim powstały, że możemy edukować w tych miejscach was, ale myślę, że w niedalekiej przyszłości też młodzież z całej Polski. Tak, nie chciałabym za bardzo odbiegać od tego ważnego tematu, który tutaj dzisiaj będzie tematem tej lekcji historii, ale chciałabym gdyby przybliżyć wam to, co jest najbliższe tutaj w powiecie oświęcimskim, z czego powinniście w najbliższym czasie też korzystać, bo niedługo, bo od najprawdopodobniej lutego powstanie w Oświęcimiu kolejna instytucja kultury, którą samorząd województwa małopolskiego będzie tworzył. Będzie to Centrum Historii i Kultury Romskiej. Też będzie temat, z którego będziecie mogli też czerpać wiedzę i tą historyczną, ale też kulturalną. Mam nadzieję, że będziecie Państwo tutaj jako muzea z tego powiatu ze sobą współpracować, ale chciałam też przybliżyć wam miejsce, z którego chciałabym, żebyście jako młodzież zaczęli korzystać, żywo się zainteresować. Nie tak daleko, bo w powiecie chrzanowskim w gminie Babice jest Muzeum Wygiełzowie z zamkiem Lipowiec i z powstającym Muzeum Pożarnictwa w Alwernie. Jest to oddział tego muzeum. I dlatego o tym mówię, bo pewnie wielu z was albo wie, albo gdzieś słyszało, być może co niektórzy z was byli, ale jeżeli nie byliście w tym miejscu, to was bardzo, ale to bardzo zachęcam, żebyście zachęcili też i wychowawców do tego, żeby odbyć w tym muzeum, w tym skansenie lekcje historii, żebyście pojechali na zamek i zobaczyli, jaka to jest piękna wieża widokowa, o którą zabiegają w różnych częściach Małopolski samorządy, żeby budować takie wieże, a my mamy taką piękną wieżę z tak pięknym widokiem i z tak pięknym zapleczem i wystawą na zamku, gdzie możecie organizować swoje własne wydarzenia, wieczorki muzyczne. Zachęcam was do tego, żebyście się inspirowali i żebyście poznawali historię też w jakiś sposób, ucząc się i bawiąc przy tym wszystkim swoimi pasjami, swoimi talentami też muzycznymi. A co do Muzeum w Alwernii Pożarnictwa, to jest to pierwsze samorządowe Muzeum Pożarnictwa, które samorząd wybudował dla 80 tysięcy strażaków ochotników i państwowych, których mamy w województwie małopolskim, aby zachować ich dziedzictwo, ich tożsamość, ale przede wszystkim oddać im też hołd pamięci i ich heroicznej pracy, którą wykonują dla bezpieczeństwa nas wszystkich. Moi drodzy, to tak w kwestii tego, żebyście po prostu wiedzieli, co w okolicy jest tak naprawdę w najbliższym czasie do zobaczenia. A w tej chwili to chciałam przede wszystkim z ramienia samorządu pogratulować i pani dyrektor, i panu Piotrowi jako przewodniczącemu, bo przecież pan Piotr jest przewodniczącym Rady Miasta, oprócz tego historykiem, więc cieszę się, że też podejmuje wszelkie działania, żeby tą młodzież naszą tutaj oświęcimską zachęcać i uczyć do tego, że historia jest tak ważna w życiu. Cieszę się, że mamy jeszcze ludzi tutaj w powiecie oświęcimskim, którzy też chcą brać udział w tych lekcjach historii i chcą wam ją przekazywać. Cieszę się, że są osoby, które chcą współpracować z muzeum i chcą, aby te pamiątki rodzinne i ten heroizm rodzinny, który w waszej pamięci jest, żeby pozostał w pamięci wszystkich mieszkańców tutaj powiatu oświęcimskiego, ale całego województwa małopolskiego, bo to muzeum jest małopolskie. Ono nie jest już takie stricto oświęcimskie, tylko
ta lekcja i te lekcje historii, które się tu odbywają, tak naprawdę powinny mieć siłę i przekaz na cały region i też na całą Polskę, ale powiem więcej, nawet na cały świat, bo widzicie, co się dzieje, jak świat się zmienia, jak zmienia się bezpieczeństwo ludzi i wy musicie sobie zdawać jako młodzież sprawę z tego, że patriotyzm, który w waszych sercach jest budowany poprzez te lekcje historii, jest niezbędny do tego, żebyście mieli pełną świadomość do tego, w jakich czasach żyjecie i żebyście mieli oczy szeroko otwarte i pełną świadomość, jakie ten świat niesie zagrożenia. Z tego miejsca bardzo serdecznie jeszcze raz wszystkim zaangażowanym w tą lekcję, w kolejne lekcje, które się tutaj w tym miejscu będą odbywały. Bardzo serdecznie dziękuję, gratuluję. Jeszcze z tego miejsca chciałam powiedzieć, że bardzo się cieszę, że z muzeum możemy organizować wiele akcji też kulturalnych, czyli kultura ta wyższa z Krakowa będzie tutaj przywożona do Oświęcimia już w najbliższym czasie, 29 grudnia w kościele świętego Józefa odbędzie się, przyjeżdża opera krakowska. Z solistami odbędzie się piękny koncert kolęd i pastorałek, na który was bardzo, bardzo serdecznie z tego miejsca zapraszam. A w przyszłym roku zobaczymy, bo też będą pewnie różne wydarzenia kulturalne. Myślę, że pani dyrektor i cały zespół już są pełni pomysłów na przyszły rok co do wydarzeń też kulturalnych, które tutaj na ziemi oświęcimskiej się będą odbywały. A jeszcze jak do tego dołączymy kulturę romską, myślę, że będzie coraz ciekawiej i coraz więcej tych atrakcji będzie. Życzę wam miłego wykładu. Słuchajcie go z pełną uwagą i zanieście tą wiedzę też do swoich domów, do swoich rodzin. Wszystkiego dobrego wam życzę. Dziękuję. Dziękujemy pani marszałek. Oddam teraz głos panu doktorowi Marcinowi Chorąckiemu, który jest głównym historykiem Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej imieniem rodziny Ulmów Markowej. Ta instytucja, to muzeum jest współorganizatorem naszego dzisiejszego spotkania. Pan doktor jest również głównym specjalistą Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie. I również historia ziemi oświęcimskiej nie jest mu materią, z którą styka się po raz pierwszy, dlatego że jest współautorem monografii Kent. Autorem tej jej części, która opisuje sytuację w Kentach w czasie II wojny światowej, w czasie niemieckiej okupacji. I właśnie teraz pan doktor przybliży nam ogólną sytuację ludności polskiej z położeniem nacisku na losy polskich Żydów w czasie niemieckiej okupacji, w czasach II wojny światowej. Bardzo proszę, panie doktorze, oddaję panu głos. Szanowni państwo, pani dyrektor, bardzo dziękuję za zaproszenie. Można przerzucać, tak? Chciałbym w dosyć krótkim czasie, mam nadzieję, że w 30 minut się zmieszczę, opowiedzieć o bardzo obszernym zagadnieniu. Zagadnieniu, które jest przedmiotem badań setek historyków z Polski i zagranicy, opowiadające o tym, co się działo na ziemiach polskich w latach 1939-1945 w kontekście zbrodni popełnionej na ludności żydowskiej, Żydach europejskich przez III Rzeszę Niemiecką i również tutaj w KL Auschwitz-Birkenau, miejscu symbolicznym, miejscu, które jest naznaczone cierpieniem, podobnie jak i Markowa, którą reprezentuje, też miejsce naznaczone cierpieniem i miejsce symboliczne. Miejsce, w którym udało się zachować pamięć, zachować artefakty, pamiątki historyczne, zdjęcia, osobiste rzeczy rodziny Ulmów i w ten sposób wokół tej historii powstaje, bo tak naprawdę jesteśmy na drodze do stworzenia tak naprawdę miejsca symbolicznego w narracji historycznej o Polakach ratujących Żydów, o ponad 7 tysiącach obywateli polskich z całej przedwojennej Polski, którzy ryzykując życiem, gdyż pamiętajmy, ja to jeszcze będę tutaj podkreślać,
15 października 1941 roku Hans Frank, generalny gubernator, będący najwyższym przedstawicielem III Rzeszy Niemieckiej na ziemiach okupowanych polskich, które zostały ukształtowane jako generalne gubernatorstwo, jako pierwsza kolonia niemieckiej III Rzeszy podczas II wojny światowej, wydał rozporządzenie, w którym za opuszczenie getta bez zezwolenia policyjnego Żydzi byli karani bezwzględnie karą śmierci, za namawianie, pomaganie, udzielanie pomocy Polacy, którzy dopuszczali się tego przestępstwa, również byli karani karą śmierci, jak i również mogli być za to ukarani ich członkowie rodziny. I również trzeci punkt zakładał, że każda osoba, która posiada wiedzę na temat ukrywających się Żydów, a więc tylko posiada wiedzę, to postawmy się w sytuacji takiej, jakiej możecie się wy postawić, spotykając znajomych, mówię tutaj do młodzieży, na ulicach Oświęcimia i wiecie dużo o tych osobach. I w ten sposób Polki, katoliczki spotykały swoje żydowskie koleżanki. I to już było przestępstwo, za które można było zostać skazanym na karę śmierci albo pobyt w obozie koncentracyjnym, takim jak KL Auschwitz-Birkenau i wiele jemu podobnych. I w ten sposób mamy jakby podstawowe okoliczności funkcjonowania okupacji niemieckiej w kontekście w relacji polsko-żydowskich zarysowany. A więc kontakt z osobami narodowości żydowskiej był szczególnie zabroniony i był karany szczególnie karą śmierci. I taką karę otrzymali członkowie rodziny Ulmów 24 marca 1944 roku, kiedy donos, tutaj nie mamy pełnej wiedzy, kto był źródłem tego donosu. Jedno ze źródeł mówi, że to był funkcjonariusz Policji Granatowej Włodzimierz Leś. Nie mamy pewności, czy tak naprawdę było. Włodzimierz Leś został skazany na karę śmierci przez Polskie Państwo Podziemne i ta kara śmierci została wykonana 10 września 1944 roku. Co ważne, to jest bardzo takie ważne w kontekście tego, że znajdujemy się na ziemiach, które zostały opanowane przez Armię Czerwoną dopiero w styczniu 1945 roku. Armia Czerwona w Markowej znalazła się w lipcu, a więc dwa miesiące po tym, jak już tam ukonstytuowały się władze komunistyczne, jak funkcjonował nadzór policyjny ze strony NKWD, Polskie Państwo Podziemne realnie wymierzyło karę śmierci domniemanemu zbrodniarzowi. I to się wydarzyło. Ja to mówię specjalnie po to, żeby podkreślić, że nie skończyła się działalność Polskiego Państwa Podziemnego wraz z wkroczeniem Armii Czerwonej. Ona dalej trwała i kara, która została wymierzona jeszcze za okupacji niemieckiej ze strony Polskiego Państwa Podziemnego, zdaje się, była nieuchronna. I tak właśnie stało się w przypadku Włodzimierza Lesia. Ale moim zadaniem jest przedstawienie szerokiego kontekstu. Kontekstu, który pokazuje całość sytuacji, której doświadczyli mieszkańcy okupowanych ziem Polski pod okupacją niemiecką w latach 1939-1945. Postaram się też jakieś takie krótkie odnośniki do historii lokalnych tutaj powiedzieć, żeby troszeczkę zainspirować, troszeczkę też pokazać, że to nie jest tylko wielka historia z podręcznika historii, który wyznacie i na którym pracujecie, tylko to są często takie historie, które odkrywamy, my historycy odkrywamy i chcemy się podzielić z wami po to, żeby ta świadomość o wyjątkowości pewnych anonimowych postaci, postaci, które już nie żyją dziesiątki lat, stała się powszechna. Zobaczymy, czy to zadziała. Zadziała. Zaczynamy od 12 września 1939 roku. Jesteśmy w Przeworsku. Jest to miasteczko między Rzeszowem a Jarosławiem i tam w 1958 roku robotnicy remontujący jeden z domów, pożydowskich domów w Przeworsku, których było co najmniej kilkadziesiąt, odnajdują mały zeszycik. Zeszycik zapisany starannie ręką nastolatki Basi Rosenberg, urodzonej w latach 20., a więc nastolatki takiej jak wy, która w przededniu wybuchu II wojny światowej przez dwa lata poprzedzające wojnę
zapisywała wszystkie ważne wydarzenia ze swojego życia, a więc o relacjach w szkole, chodziła do szkoły powszechnej polskiej, a więc miała koleżanki katoliczki. Była również, ona miała 16 lat, jak wojna wybuchła, więc już miała pierwsze elementy kształcenia zawodowego. Jej ojciec był kupcem, mama nie żyła, miała jeszcze trójkę rodzeństwa i tak jak wy, chodziła do kina, spotykała się w kawiarni, w parku, robiła sobie wycieczki, jeździła na rowerze, a więc te wszystkie takie rzeczy, które my na co dzień robimy, ona również tego doświadczała. Jedyna różnica była, dwie różnice w zasadzie były takie, że to się działo w latach 30. XX wieku i dotyczyło dziewczynki Żydówki, która zamiast do kościoła w piątek rozpoczynała święto i w synagodze w Przeworsku razem z innymi wiernymi spędzała wieczór i w szabat na modlitwach. Tak samo w święta, które mieli w swoim zwyczaju świętować. I co się dzieje? To jest zapis z 12 września, który zapisany został ręką już, można by było powiedzieć, roznerwicowanej nastolatki. Ona zmieniła charakter pisma w momencie, kiedy wojna się rozpoczęła, kiedy 10 września do Przeworska wkroczyli Niemcy i kiedy rozpoczęły się pierwsze represje względem jej sąsiadów Żydów. I tutaj mamy informację o tym, że nie tylko byli zmuszani do pracy, która była poniżej ich godności, ale też była przemoc fizyczna i psychiczna na tych ludziach w postaci golenia bokobrodów, pejsów, brud. A więc mówimy o takim czymś, co dla Żyda ortodoksyjnego było szczególnym poniżeniem. Do tego to nie było sympatyczne pójście do fryzjera, tylko to była chwila, w której niemieccy żołnierze dokonywali tego z pełną świadomością, żeby zadać cierpienia, więc bagnetami, często bagnetami, odcinali kawałki włosów tymże Żydom. Bili ich przy tym, zdzierali ich szaty, w których byli ubrani, a to byli Żydzi ortodoksyjni, więc byli szczególnie ubrani. Taki też możecie zobaczyć, pewnie znacie z autopsji. I potem nastąpiła sytuacja, która wstrząsnęła społecznością żydowską. Tak jak w Będzinie, tak w Przeworsku spalono synagogę. I w ten sposób coś, co było zabytkiem, coś, co było stałym miejscem na mapie Przeworska, zniknęło. Nie ma w tej chwili synagogi w Przeworsku. Pozostało tylko miejsce, na którym ona się znajdowała. I w ten sposób nastąpił dramatyczny wstrząs dla nie tylko ludności żydowskiej mieszkającej w Przeworsku, ale również dla polskich mieszkańców Przeworska. I tu jest zdjęcie z Muzeum w Przeworsku, gdzie widzimy moment, kiedy synagoga płonie, jeszcze zachował się dach. On dopiero chwilę później runął. A więc nie były to przesadzone słowa rozhisteryzowanej nastolatki. To były rzeczywiste zbrodnie, bo tak trzeba to nazwać, na kulturze, na ludziach, na społeczeństwie polskim, na społeczności żydowskiej, popełnione przez żołnierzy III Rzeszy Niemieckiej. Ziemie polskie po tym, a jeszcze może tytułem uzupełnienia, Basia Rosenberg prawdopodobnie nie przeżyła II wojny światowej. 27 września 1939 roku na zarządzenie władz policyjnych Einsatzgruppen wszyscy Żydzi przeworscy, oprócz jednej rodziny piekarzy, zostali wysiedleni i przewiezieni furmankami nazywanymi wówczas podwodami w nadbrzeg Sanu, czyli w rejon Jarosławia i tam przepędzeni przez tą rzekę w brud. Kto nie umiał pływać, ten tonął. Kto nie chciał przekroczyć tej rzeki, ten był zabijany na miejscu na stronę sowiecką. A więc mamy tutaj wyraźnie zaznaczoną tą część, która została podzielona w wyniku paktu Ribbentrop-Mołotow i przypisana Związkowi Sowieckiemu. I ja może tutaj wskażę, jest Lwów widoczny i na zachód od Lwowa biegła granica Doliną Sanu i właśnie w tym miejscu przepędzano. Tak postąpiono z dużą częścią społeczności żydowskiej mieszkającej na
Podkarpaciu obecnym, w rejonie między Przeworskiem a Przemyślem, właśnie we wrześniu 1939 roku. Według kwerendy pracowników Muzeum Przeworsku rodzina Rosenbergów nie przeżyła zbrodni niemieckiej na ludności żydowskiej po ataku niemieckim na Związek Sowiecki w czerwcu 1941 roku. I państwo polskie zostało podzielone między czterech naszych sąsiadów. Okoliczności tego podziału były różne. Dominującą siłą były Niemcy, III Rzesza Niemiecka i Związek Sowiecki. To one decydowały o podziale i wpływach w tej części Europy w drugiej połowie 1939 roku. Co się działo we wrześniu? Zginęło około 67 tysięcy żołnierzy, 250 tysięcy jeńców dostało się w ręce sowieckie, 450 tysięcy w ręce III Rzeszy Niemieckiej, 100 tysięcy żołnierzy zostało internowanych u naszych sąsiadów, którzy zachowali neutralność. Rząd, prezydent, wódz naczelny zostali internowani w Rumunii. Państwo przestało istnieć, ale już 27 września, czyli praktycznie w tym samym dniu, w którym doszło do wypędzenia Żydów Przeworskich, w Warszawie powstaje Służba Zwycięstwa Polski, pierwsza organizacja, której celem było walka o niepodległy byt państwa polskiego, i w konsekwencji tej decyzji kilka lat później konstytuuje się Polskie Państwo Podziemne z Armią Krajową, z Delegaturą Rządu na Kraj i Radą Jedności Narodowej, reprezentującą wszystkie najważniejsze siły polityczne wolnej Polski. Rozpoczyna się okupacja. Pierwszym takim elementem, który wydaje się być lustrzanym odbiciem, paralelnym, to są zbrodnie popełnione na inteligencji. Z jednej strony mamy zbrodnię katyńską, około 22 tysięcy polskich oficerów i przedstawicieli polskich władz, elit społecznych, które znalazły się w więzieniach NKWD w marcu, kwietniu 1942 roku, zostaje wymordowanych decyzją Józefa Stalina i Ławrentyja Berii. I co jest istotne, do tej pory nie mamy pełnej listy ofiar, gdyż strona białoruska nie wydała tych dokumentów stronie polskiej i tylko przypuszczamy, że Piatichatki pod Mińskiem to jest miejsce, w którym spoczywa większość spośród pomordowanych. Po prawej mamy Władysława Cholewkę. Jest to mieszkaniec Kent, który zostaje aresztowany i znalazł się w obozie koncentracyjnym przez III Rzeszę Niemiecką. To dotknęło polską inteligencję i teraz najważniejsze, co wydaje się tłumaczyć to, co było na poprzednim slajdzie, to było zamiar od początku, jeszcze zanim wybuchła II wojna światowa, przywódców III Rzeszy Niemieckiej o wymordowaniu polskich elit społecznych. Po pierwsze odbywało się to we wrześniu i w październiku 1939 roku, czyli w pierwszych tygodniach okupacji, kiedy brano zakładników i mordowano ich w publicznych egzekucjach, szczególnie w Wielkopolsce. Kościan, Środa Wielkopolska to są tylko takie miasteczka, przez które jak się przejeżdża, to można znaleźć miejsca, które są upamiętnione tablicami ofiar tychże osób. Byli to przedstawiciele nauczycielstwa, księża, ziemianie, urzędnicy, działacze społeczni, powstańcy wielkopolscy, powstańcy śląscy, bo też na Śląsku dokonywano tych zbrodni, z tym, że większość tych zbrodni została dokonana, tych zbrodni w ramach akcji Tannenberg, o której też będę za chwilę mówić, została dokonana do czerwca 1940 roku na terenach Pomorza i Wielkopolski. Na Pomorzu zginęło około 30 tysięcy. Ogółem szacuje się, bo nie jesteśmy w stanie powiedzieć, ile dokładnie, w trakcie akcji Tannenberg na ziemiach wcielonych do III Rzeszy zginęło około 55 tysięcy Polaków. To są liczby szacunkowe, więc one mogą być niższe, niewiele niższe, ale mogą być też wyższe. Najmniej ofiar było w rejencji katowickiej, a więc tutaj na tych ziemiach. Liczy się, że około 1000 osób zostało w ramach tej akcji wymordowanych. Drugim etapem antypolskiej polityki na tych ziemiach były wysiedlenia. Około 365 tysięcy Polaków zostało zabranych ze swoich domów, pozbawionych
własności, pozbawionych ruchomości, a więc rzeczy osobistych. Oni mieli tylko kilkadziesiąt minut na spakowanie się. Następnie odbywało się to najczęściej w zimie. Musieli znaleźć się w obozie przejściowym, skąd po długich tygodniach takiej, powiedzmy, takiego internowania, infiltracji, sprawdzania, część spośród nich była przewożona do Generalnego Gubernatorstwa i tam rozpoczynali życie wysiedleńców. Tacy ludzie znaleźli się na przykład w Markowej i w wielu innych miejscach na terenie Małopolski, Generalnego Gubernatorstwa w 1940-41 roku. Takim symbolem, takim najczęściej powtarzanym obrazem związanym właśnie z tą tragedią są pociągi grozy, tak je określano, czyli pociągi pełne wysiedleńców, zamknięte wagony towarowe, nieogrzewane, w których po kilka dni jechali ci wysiedleńcy bez możliwości ogrzania się, czasem bez możliwości otrzymania ciepłego posiłku z Łodzi, Poznania do Generalnego Gubernatorstwa i często stali na bocznicach kolejowych, aż do momentu podjęcia decyzji o tym, że ich się w jakiś sposób zagospodaruje, przesyłając do różnych gmin na terenie Generalnego Gubernatorstwa. I tak 365 tysięcy ludzi zostało wysiedlonych, porównując zbrodnie sowieckie. Szacuje się, oczywiście Sybiracy twierdzą, że to są liczby dużo, dużo zaniżone, że około 325 tysięcy Polaków z Kresu zostało deportowanych w głąb Związku Sowieckiego w latach 1940-1941. Sybiracy twierdzą, że było ich ponad milion. My według danych, które opierają się na danych źródłowych jeszcze z dostępnych archiwów rosyjskich i ukraińskich, wiemy, że to było około 325 tysięcy. Znowu szacunkowa liczba. Grabież dóbr kultury. Po wysiedleniu Niemcy rozpoczynali z premedytacją grabież tego, co było najcenniejsze. Co więcej, istniały listy osób, które podlegały egzekucjom, podlegały wysiedleniom, aresztowaniom, ale również istniały listy dzieł sztuki, które znajdowały się w prywatnych rękach, które specjalne komanda SS złożone z historyków sztuki z tytułami naukowymi, ale funkcjonariuszy SS rabowały w biały dzień z polskich domów, z polskich dworów, z polskich muzeów i grabież ta doprowadziła do tego, że tak naprawdę duża część spośród tych dóbr kultury zaginęła. I czasem zdarza się, to też tak w ramach internetowych sensacji, można przeczytać, że gdzieś tam w jakimś domu aukcyjnym na drugim końcu świata pojawiło się dzieło sztuki, które należało kiedyś do polskiego muzeum, do polskiego właściciela i ktoś wystawił je na sprzedaż na jakiejś aukcji. Od razu rozpoczyna się reakcja polskiego państwa, które upomina się o swoje dobro kultury i taka transakcja jest blokowana i to dzieło sztuki jest rewindykowane. No, tutaj o paserstwie nie będę mówić, tylko będę mówić o tych właścicielach. Właścicielami często okazują się ludzie, którzy nabyli to dzieło sztuki w okolicznościach różnych, od zakupu po dziedziczenie, po zmarłym przodku, a czasem, bo tutaj też trzeba jasno powiedzieć, dzieła sztuki nie tylko rabowali Niemcy. Z niemieckich składnic dzieła sztuki również ginęły, kiedy wkraczali tam wyzwoliciele. Nie mówimy tylko o Armii Czerwonej, mówimy również o żołnierzach amerykańskich i brytyjskich. Oni również, nie zdając sobie czasem sprawy z tego, co zabierają, mieli prawo do łupu, jak twierdzili, i w ten sposób je realizowali. I przez to czasami dochodzi do sensacyjnych odkryć takich właśnie dzieł sztuki w krajach anglosaskich, krajach alianckich. Na roboty przymusowe Niemcy zabrali z terenów przyłączonych do III Rzeszy ponad 1,5 miliona Polaków. Mniej więcej drugie tyle ksiądz arcybiskup Sapieha wskazywał, że zostało zabranych z Generalnego Gubernatorstwa. I za chwileczkę wytłumaczę, dlaczego tak się stało. Niewątpliwie Niemcom brakowało rąk do pracy. Niewątpliwie Niemcy uważali, że naród podbity może i powinien być wykorzystywany do pracy niewolniczej na rzecz
wzrostu potęgi gospodarczej, militarnej III Rzeszy Niemieckiej. I tutaj macie jedną z egzekucji zakładników, wysiedlenie mieszkańców Żywiecczyzny w 1941 roku. W ramach, to była na terenie tutaj południowej Polski największa akcja wysiedleńcza, którą przeprowadzili Niemcy podczas II wojny światowej, a więc ta sama procedura, która dotknęła Wielkopolan czy mieszkańców Pomorza. No i grabież dzieł sztuki, tutaj oczywiście powszechnie znana postać, przygląda się jednemu z dzieł, które jest prezentowane. A to są robotnicy przymusowi polscy. Z jednej z wystaw Muzeum Historii Polski, historia z jednej z rodzin opowiadała właśnie o takiej rodzinie podzielonej. Żona z dziećmi została zabrana do generalnego gubernatorstwa, ojciec na roboty przymusowe do Prus Wschodnich. Polacy jako obywatele III Rzeszy. To jest taki bolesny fragment historii Polski, który my historycy doskonale rozumiemy, że tak się działo, że kategorie, cztery kategorie ludności polskiej wpisane decyzją urzędników na podstawie prawa niemieckiego do jako obywatele III Rzeszy Niemieckiej mieli swoje prawa, ale mieli przecież obowiązki. I do trzeciej kategorii, od pierwszej do trzeciej, jednym z obowiązków była służba w Wehrmachcie. Oczywiście ci, którzy odmawiali, ci, którzy uciekali, to wszystko często łączyło się z konsekwencjami dla najbliższych, dlatego zdając sobie sprawę z tych konsekwencji, wielu spośród mieszkańców Górnego Śląska, Wielkopolski, Pomorza, decydowało się na służbę w armii niemieckiej. I tu mamy zdjęcie Misia Wojtka, też powszechnie znana postać z historii Polski, szczególnie taka współcześnie lansowana, i żołnierze II Korpusu Polskiego. Wśród nich jest mieszkaniec Ustronia, ewangelik, który większość wojny spędził w mundurze niemieckim, a w wiosną 1944 roku, po dostaniu się do niewoli alianckiej, po kontrwywiadowczym sprawdzeniu przez służby brytyjskie, został zakwalifikowany jako przedwojenny obywatel Polski do służby w Wojsku Polskim i tutaj zrobił sobie pamiątkowe zdjęcie z tymże pupilem, który jest symbolem II Korpusu Polski. I takie historie znajdujemy też tutaj na tych ziemiach wśród zwyczajnych albumów, źródeł historycznych, które pozostały jako pamiątki rodzinne. Akcja AB, kontynuacja, ale w generalnym gubernatorstwie akcji Tannenberg. Po pierwsze aresztowano w ramach akcji określonej kryptonimem Sonderaktion Krakau 184 polskich naukowców, których zaproszono na wykład specjalny doktora Bruno Müllera, funkcjonariusza SS, który w ramach tego wykładu wypowiedział tylko jedno zdanie, że wszyscy jesteście aresztowani za to, że próbowaliście podjąć pracę i w ten sposób wystąpiliście przeciwko III Rzeszy Niemieckiej. I z sali obecnej, sali 56 Kolegium Nowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, wszyscy zostali spędzeni na dziedziniec przed tym budynkiem, gdzie zostali zabrani do ciężarówek, zawiezieni do byłych koszarów Wojska Polskiego przy dworcu towarowym w Krakowie i następnie odtransportowani przez Wrocław do Sachsenhausen. Większość pośród nich została zwolniona do domów w lutym, marcu 1940 roku po interwencji między innymi Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, która wówczas była państwem neutralnym, które wówczas były państwem neutralnym, i Włoch oraz sojuszników niemieckich, tych ze środkowej Europy, którzy upominali się o znamienitości profesorskie jako osoby o nieposzlakowanej opinii. I w ten sposób zginęło zaledwie kilkunastu profesorów w samym Sachsenhausen. Kilkunastu pozostałych odchorowało i umarło przedwcześnie po powrocie do domów. A tutaj są zdjęcia profesorów, nauczycieli z tych terenów, którzy zostali aresztowani i znaleźli się w obozach koncentracyjnych. Część z nich nie przeżyła akcji Tannenberg właśnie w kwietniu, maju 1940 roku. Przepraszam bardzo. I to się działo w tych dniach. Oprócz tego aresztowano księży, nauczycieli, urzędników wojskowych, powstańców śląskich, harcerzy, a więc można było być młodym człowiekiem drużynowym, a już znaleźć się na liście proskrypcyjnej niemieckiej i zostać aresztowanym.
odbyły się egzekucje na terenie generalnego gubernatorstwa takich właśnie osób i zginęło około 3,5 tysiąca ludzi. Jakie były nastroje, jak społeczeństwo w masie reagowało na sytuację wojenną? Po pierwszą, po chaosie wrześniowym, po ucieczkach nastąpiły powroty. Pierwszym momentem, pierwszym objawem była taka apatia, zniechęcenie, rozczarowanie. Żal do przywódców państwa polskiego, że tak szybko i tak koszmarnie przegrano tą wojnę. Że te zapowiedzi o tym, że nie oddamy ani kawałka polskiej ziemi, że jesteśmy potęgą, okazały się mrzonką, że niestety nie doceniano wówczas faktu, że Polska broniła się 6 tygodni i walczyła tylko i wyłącznie, ten czas nie został wydłużony przez zdradziecki atak sowiecki, a więc prawdopodobieństwo, że ta walka trwałaby dłużej, jest naturalne i naturalnie duże, ale niestety sytuacja geopolityczna jakby zmieniła tę sytuację. Nadzieja się pojawiła z każdym tygodniem, no bo nadzieją była Francja, ale upadek Francji i zbrodnie niemieckie popełniane na inteligencji bardzo mocno nadwyrężyły tę nadzieję. Mobilizacja moralna. To następowało szczególnie po 1941 roku, kiedy dwaj wrogowie rzucili się na siebie i rozpoczęła się wojna. Rozpoczęło się snucie planów, które zakładały sytuację analogiczną do 1918 roku. A więc klęska Niemiec i sytuację patową na wschodzie, gdzie Związek Sowiecki nie jest w stanie pokonać III Rzeszy Niemieckiej i w związku z tym siłami naturalnymi Polskiego Państwa Podziemnego jesteśmy w stanie odzyskać niepodległość. To były plany na 1942, początek 1943 roku. Klęska stalingradzka, klęska niemiecka pod Łukiem Kurskim i dynamiczne kontrofensywy sowieckie na froncie wschodnim doprowadziły do weryfikacji tych planów i realizacji ich w ramach akcji Burza. Solidarność, która polegała właśnie na pomocy wysiedlonym, na pomocy Żydom zamkniętym w gettach. A takim symbolem tej solidarności był Adam Ronikier, twórca Rady Głównej Opiekuńczej, widoczny tutaj na zdjęciu. On był twórcą też pierwszej Rady Głównej Opiekuńczej z okresu I wojny światowej i wspólnie z arcybiskupem Adamem Stefanem Sapiechą organizowali tę pomoc dla Polaków będących na skraju nędzy tu w Generalnym Gubernatorstwie. Rada Główna Opiekuńcza nie obejmowała ziem wcielonych do III Rzeszy, choć Sapieha prowadził nadzór taki administracyjny, formalny nad księżmi, którzy pozostawali tutaj w Kętach, w Oświęcimiu pod okupacją niemiecką, a jemu podlegali z natury z okresu przedwojennego. Jest zachowana korespondencja, w której się oni, księża, dzielą informacjami, co tutaj się dzieje, jakie zbrodnie popełniają Niemcy, jak bardzo jest represjonowany Kościół katolicki, jak bardzo Kościół katolicki polski traci miejsca kultu i jak jest przejmowany przez niemieckich księży. I tutaj można byłoby w pewien sposób metaforycznie określić, że od 1939 roku do 1945 mamy od utraty nadziei w 1939 we wrześniu do rewolucji. W cudzysłowie dałem rewolucję, ponieważ to, co wydarzyło się w związku z wkroczeniem Armii Czerwonej, z realizacją dekretów PKWN, to była rewolucja dla większości polskiego społeczeństwa. Ale to nie temat tej rozmowy, tylko właśnie na przyszłość. Co się dzieje z ludnością żydowską na terenach III Rzeszy? Po pierwsze następuje stygmatyzacja miejsc ich pracy, zabranie im tych miejsc pracy z czasem, a więc sklepy żydowskie zostały przejęte przez III Rzeszę Niemiecką. Każdy musiał nosić opaski. Co ciekawe, Żydzi na terenach ziem przyłączonych do III Rzeszy przez pierwszy okres nie byli tak bardzo represjonowani jak Żydzi w Generalnym Gubernatorstwie. Dopiero 1941-1942 rok następuje koncentracja Żydów na przykład na Górnym Śląsku w rejonach Zagłębia. Myślę tutaj o Sosnowcu, Będzinie, w Dąbrowie Górniczej. W tych miejscach powstają duże getta, w których po 20 parę tysięcy, szczególnie Sosnowiec i Będzin, zostało scalonych z różnych terenów przedwojennego województwa katowickiego. Co ciekawe, to była
totalna mieszanka kultur i też języków, dlatego że tacy najbogatsi, najbardziej zniemczeni, tak można powiedzieć, Żydzi, którzy byli mieszkańcami Górnego Śląska, to byli dawni poddani cesarscy, którzy mówili po niemiecku, którzy niekoniecznie dobrze odnajdywali się pod władzą polską i oni się czuli Niemcami, byli zdziwieni, że są traktowani jako podludzie, iż muszą mieszkać z Żydami chałatowymi z Zagłębia w tych takich bardzo ciężkich warunkach socjalnych, gdyż to były ograniczone rzeczywiście możliwości mieszkaniowe, a ci ludzie musieli razem mieszkać. I to powodowało, że to są takie historie, które na przykład taka społeczność, Stowarzyszenie Strzebini bada. I ostatnio byłem na takim spotkaniu, gdzie była mowa właśnie o żorskich Żydach, którzy znaleźli się w Trzebini, ich szanowie, i tam doświadczyli tego szoku kulturowego. Koncentracja getta to już była i eksterminacja. To są lata 1942-43 i tacy Żydzi jak Żydzi kęccy, którzy znaleźli się z rejonów gminy Kęty, z Bielska, zostali odtransportowani do Sosnowca i z Sosnowca najczęściej byli transportowani do Auschwitz. Auschwitz było miejscem zagłady tych Żydów. Pomoc Żydom, tutaj będzie bardzo dużo o tym mówione, ale warto wspomnieć o tym, że ta pomoc miała różne wymiary i to jest bardzo istotne, żeby zrozumieć, że to nie była tylko forma w postaci ukrywania i utrzymywania, ale często dokarmiania, załatwiania lewych papierów, załatwiania lekarstw, ubrań, a więc przeróżne formy pomocy. Tworzenie zamkniętych dzielnic, takim największym było to w Łodzi, 200 tysięcy ludzi zlikwidowane pod koniec sierpnia 1944 roku. Zakaz miejsca zamieszkania, zakaz podróży koleją, zakaz handlu, zakaz uczęszczania dzieci żydowskich do szkół publicznych. Żydem, osobą dorosłą według prawa niemieckiego byli ludzie powyżej 14 roku życia, a więc większość z was już byliby zmuszeni do pracy, oficjalnej pracy na rzecz III Rzeszy Niemieckiej jako osoby dorosłe. Nakaz pracy, tu jest właśnie ten element, a to jest fragment z dziennika szkolnego z gminy Michałowice pod Krakowem, gdzie pierwszy z lewej uczeń to jest dziecko żydowskie i jest napisane, że nie został sklasyfikowany z powodu zarządzenia władz okupacyjnych. I takie zdjęcia z funkcjonowania Generalnego Gubernatorstwa, zdjęcie z getta warszawskiego i zdjęcie z jednych ze zgromadzeń sióstr franciszkanek rodziny Maryi, gdzie przechowywało się około 200 dzieci żydowskich, przekazywanych między innymi przez Irenę Sendlerową. A tu zdjęcia z tego, czego nie wolno było Żydom robić, a więc tylko dla niemieckich gości wagon tramwajowy, Żydom wstęp zbroniony do parku, na planty i były też specjalne ławeczki, na których nawet Polacy nie mogli usiąść, bo one były dedykowane Niemcom. Krakowska próba Judenreinigung, czyli czyszczenia, jak to Niemcy określili, przestrzeni z mieszkańców żydowskich, to jest sierpień 1940 roku i masowe wysiedlenie. Zmuszenie spośród 60 tysięcy, 45 tysięcy ludzi do opuszczenia swoich mieszkań i zamieszkania poza terenem Krakowa. Gettoizacja. Tutaj taka ciekawostka. Działoszyce na 6 tysięcy mieszkańców miasteczka, 5 tysięcy to byli Żydzi. I to rozporządzenie, od którego rozpocząłem swój wykład, kluczowe dla zrozumienia tego, co groziło mieszkańcom Generalnego Gubernatorstwa za pomoc Żydom. Zagłada na Kresach to był pierwszy etap, a więc to jest to, czego doświadczyła rodzina Basi Rosenberg. Mordów, masowych mordów niemieckich. Rękoma Ukraińców, rękoma Litwinów, rękoma samych Niemców, szczególnie w głębi Związku Sowieckiego jesienią 1941 roku. Konferencja w Wannsee to jest znowu moment, w którym Niemcy decydują o eksterminacji Żydów europejskich. I akcja Reinhardt. Tu jest podany przykład właśnie Żydów działoszyckich z powiatu miechowskiego
okupacyjnego powiatu miechowskiego, a więc między marcem 1942 a listopadem tego roku 1942 nastąpiła likwidacja społeczności żydowskiej w gettach znajdujących się w Generalnym Gubernatorstwie. I takim symbolem jest getto warszawskie. 80 lat minęło w kwietniu od wybuchu powstania w getcie warszawskim. Erntefest to jest taka kryptonim akcji, której Niemcy nadali w momencie, kiedy likwidowali ostatnie obozy pracy dla Żydów, dla młodych ludzi, którzy zostali zakwalifikowani nie do komór gazowych, tylko do pracy fizycznej w obozach pracy. I to się działo praktycznie do ostatnich obozów, likwidowano jeszcze jesienią 1944 roku, a Judenjagd to było to, czego doświadczyli Ulmowie i Goldmanowie, którzy tam zamieszkali u nich. A więc polowania na Żydów. Donos, obławy i wykonywanie kary śmierci. A to jest scena z terenów Związku Sowieckiego, gdzie tak wyglądał jeden z masowych grobów ludności żydowskiej mordowanej w tym czasie. Zagłada Żydów europejskich to jest zwożenie koleją do między innymi Auschwitz-Birkenau. W latach 1943-44 milionów ludzi, około 6 milionów ludzi zginęło w ramach tej akcji. Getto łódzkie, tak jak wspominałem, zostało zlikwidowane w sierpniu 1944 roku, a obozy pracy do stycznia 1945. Takim elementem istotnym to było zacieranie śladów. Tam, gdzie były ofiary zakopywane, podjęto akcję już w 1944 roku wiosną wydobywania szczątek tych pomordowanych i palenia ich po to, żeby zatrzeć ślady skali zbrodni. I to jest scena z jednego z kieleckich miasteczek, gdzie Żydzi są ewakuowani, deportowani do KL Belżec na śmierć. Postawy polskiego społeczeństwa. Takie trzy można powiedzieć, że najbardziej zbiorczo charakteryzując. Kolaboracja. Myślę tutaj o tych, którzy denuncjowali, o tych, którzy byli szmalcownikami, a więc czerpali korzyści finansowe z szantażowania Żydów albo też z wydawania ich w momencie, kiedy już kończyły się możliwości wysysania tych środków finansowych, które te osoby ukrywające się miały. Niemcy też płacili za donosicielstwo, więc często to była dosyć taka atrakcyjna forma wzbogacenia się. Oczywiście nie były to pieniądze, najczęściej to był alkohol albo jakieś rzeczy typu cukier. Większość polskiego społeczeństwa była zastraszona i pasywna. To trzeba jasno powiedzieć. Ludzie się bali, ludzie mieli rodziny, ludzie zdawali sobie sprawę z konsekwencji. Na ich oczach Niemcy mordowali, tak jak zamordowali Ulmów Markowej. A więc można było się przekonać, że to nie są jakieś tam puste słowa, tylko to jest ta bezwzględna kara, którą Niemcy będą wykonywać. I tak też zastanawiali się Markowianie, o których będę mówić za chwileczkę, bo to też jest ciekawe. Tu mamy zdjęcie przedstawiające niemieckich żandarmów w towarzystwie polskich granatowych policjantów. Tacy właśnie policjanci razem z Niemcami prowadzili obławy, czasem dokonywali egzekucji ofiar, które zostały złapane, ale byli wśród nich też tacy, którzy byli członkami Armii Krajowej, byli też tacy, którzy ratowali Żydów i za to później dostawali słowa wdzięczności ze strony uratowanych. I symbol zupełnie biegunowy, czyli właśnie rodzina Ulmów z Markowej. I teraz coś o Markowej. Rodzina Ulmów z Markowej to jest taki ciekawostek, może to dotarło do was. Udało się historykom IPN i Markowianom znaleźć dowódcę, miejsce ostatecznego spoczynku dowódcy posterunku żandarmerii w Łańcucie Eilerta Dickena w Eisens pod nad Morzem Północnym. I to jest jakby takie bardzo ciekawe, że ten człowiek nigdy nie został ukarany za swoją zbrodnię. Nikt nigdy nie wiedział o tym, czego on dokonał w Łańcucie, będąc komendantem.
To nie tylko Markowa i Ulmowie, to jest, są dziesiątki innych osób, które skazał na karę śmierci, a którą tą karę wymierzali jego podwładni, Żydom, Polakom. I ten człowiek paradoksalnie po wojnie pełnił funkcję policjanta w Eisens i umiera w 1960 roku. Niby normalna historia normalnego człowieka, ale to jednak jest zdumiewające, że do takich rzeczy dochodziło, a jeszcze bardziej zdumiewa fakt, że dopiero w 2014 roku rodzina się zorientowała, kim był ich ojciec, dziadek, pradziadek. Pomoc państwowa, czyli Rada Pomocy Żydom Żegota, pomoc dla powstańców poprzez finansowanie, poprzez broń, lekarstwa, żywność i pomoc w postaci robienia, umożliwienia ucieczki. Misja Jana Karskiego to jest coś, co również działo się w 1942-1943 roku. Jan Karski był w getcie warszawskim, został wprowadzony, spotkał się z najważniejszymi osobami z getta warszawskiego. To oni mu zostawili przesłanie, żeby ratować Żydów polskich. I też wkradł się w mundurze funkcjonariusza niemieckiej policji pomocniczej do obozu przejściowego przed Treblinką w Izbicy Lubelskiej. I tam zobaczył, co się dzieje z transportowanymi na śmierć Żydami. To wszystko przekazał władzom polskim na uchodźstwie, kiedy dotarł do Londynu, ministrowi spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Antonemu Edenowi i osobiście Franklinowi Delano Rooseveltowi, prezydentowi Stanów Zjednoczonych. Tak naprawdę żaden z mocodawców, żaden z przywódców państw alianckich nawet nie był zainteresowany słuchaniem tych opowieści. Bardziej byli zainteresowani tym, jaki potencjał ma polskie państwo podziemne i Armia Krajowa i co ona może zrobić dla aliantów. Akcja Ireny Sendlerowej. Około 2,5 tysiąca dzieciaków, od niemowlaków po dzieci już mówiące, zostało wyprowadzonych z getta w Warszawie przez Irenę Sendlerową i jej pomocnice i rozprowadzonych po rodzinach, po sierocińcach, po klasztorach, po to, żeby ratować te dzieci. I tu jest Karski, Irena Sendlerowa. I teraz, jaka to była pomoc? Dokarmianie, ostrzeganie, przechowywanie, ukrywanie, to mógł zrobić każdy. Mógł, ale musiał przemóc strach. Musiał mieć przekonanie, że to jest coś, co uda się, co warto zrobić. Te przekonania były różne, motywacje. Od chrześcijańskich, przez humanitarne, przez zwykłą znajomość, sympatię względem takiej osoby. Czy to Szylarowie, czy to Barowie, czy też Ulmowie. Każdy z nich ukrywał znajomych Żydów. To było kluczowe, żeby mieć zaufanie do tych, których się ukrywa. Historia Szylarów jest o tyle ciekawa, że to jest szczęśliwa historia. Podobnie czterech innych rodzin markowskich, które w sumie uratowały 21 Żydów, markowskich Żydów. Trzeba zwrócić uwagę na to, że kiedy 24 marca giną Ulmowie, nikt nie wiedział w Markowej, czy Niemcy wiedzą więcej na temat pięciu pozostałych rodzin, które ukrywają Żydów, czy Niemcy dowiedzieli się o tym od zamordowanych, na przykład bijąc ich przed wykonaniem kary śmierci. Takie były metody. I co się wydarzy następnie? Czy donosiciel, który doniósł na Ulmów, nie ma wiedzy dotyczącej właśnie pozostałych? I ta rodzina Szylarów jest o tyle interesująca, że to są elementy, które myślę, że możemy pominąć, że była to rodzina wieloosobowa, ukrywała siedmiu Żydów w tym domu. Na górze, po prawej stronie, widocznej tutaj, znajdowała się skrytka za ulami, które miała jako własność Dorota Szylarowa. Pszczoły wyginęły zimą 1941 roku. Ule zostały przeniesione na górę, zasypane słomą, jeszcze nad nimi zrobiono gołębnik i tam w takich warunkach ukrywało się przez 2 lata siedmioro ludzi. Nie było innych warunków. Wiadro na nieczystości, jakieś posłanie i fragment ula tam z tyłu widoczny. Światła nie było, żeby było jasne, nie było w ten czas światła. I w ten sposób ci ludzie byli karmieni przez 2 lata, nieczystości wynosili na oborę nocą. Nocą mogli zejść po schodach ze strychu
i przespacerować się po ogrodzie. Ten dom znajdował się w centrum Markowej. Ulmowie mieszkali na obrzeżach, czyli zupełnie innej lokalizacji. I ten dom w tej chwili, to jest jakby istotna informacja dla Państwa nauczycieli, gdybyście organizowali wyjazd do Markowej, to nie jest tylko samo Muzeum Polaków Ratujących Żydów, tylko skansen, który razem z muzeum tworzy konfederację muzealną i chałupa Szylarów jest chałupą, miejscem, w które należy odwiedzić, bo to jest tak naprawdę źródło historyczne, artefakt historyczny, który jest wydaje się, że być najcenniejszym zabytkiem w Markowej. W generalnym gubernatorstwie ludzie funkcjonowali w skrajnych warunkach. Każdemu od 16 roku życia groziła deportacja do Niemiec jako robotnika przymusowego. Młodzież od 16 roku życia, polska młodzież, miała obowiązek pracy. Większość społeczeństwa głodowała i nie było tak naprawdę środków do życia. Wszystkiemu towarzyszył terror od niszczenia zabytków. Tu mamy znane zdjęcie pomnika Grunwaldzkiego z Placu Matejki naprzeciwko Barbakanu, który został zwalony przez Niemców w 1940 roku. No i oczywiście egzekucje, aresztowania. Koniec okupacji to solidarność wobec pogorzelców, powstańców warszawskich, ludności Warszawy. Ostatnie represje, czyli kopanie umocnień, grabież mienia, niszczenia wsi, miasteczek, chaos frontowy, który towarzyszył przejściu wojska niemieckiego, wycofującego się i wojska sowieckiego, które wkraczało. Dylemat dla członków Polskiego Państwa Podziemnego, ujawniać się czy też przeczekać. Rozkaz 19 stycznia 1945 roku Leopolda Okulickiego nakazywał rozwiązanie Armii Krajowej i ukrycie się członków Armii Krajowej aż do momentu, kiedy będą potrzebni wolnej Polsce. Przyłączyć się czy też nie przyłączyć się do komunistów, przeczekać, brać ziemię czy też odmówić. To też dylemat towarzyszący chłopom, którzy otrzymywali ziemię w ramach reformy rolnej. I wszystkiemu towarzyszył chaos, który tak naprawdę też pytanie o to, czy angażować się, czy też pozostać pasywnym. Co będzie? Czy będzie wojna światowa, trzecia, czy też będzie stabilność i komuniści się umocnią? Trauma międzypokoleniowa to jest coś, co towarzyszy wszystkim. To można nawet powiedzieć, że dziedziczycie wy sami, dlatego że jeżeli wasi dziadkowie doświadczyli przemocy podczas II wojny światowej, to co stało, o tym opowiadali, i to wam przekazali. To gdzieś w was siedzi. Istnieją badania psychologów, które mówią o tym, że bodajże 70% polskiej młodzieży, a więc ludzi do 19 roku życia, żyjących zaraz po II wojnie światowej, mieszkających w okolicach Warszawy, było straumatyzowanych. Dorota Szylarowa, ta pszczelarka, która uratowała w Markowej 7 Żydów razem z mężem, była obciążona psychicznie po tym strachu, który jej towarzyszył przez 2 lata, konsekwencji, które mogły spotkać ją i jej członków rodziny w momencie odkrycia ukrywających się Żydów u nich w domu. A więc to jest coś, co towarzyszyło i gdybyśmy się tak zapytali, może to też pytanie, na które dostaniemy odpowiedź podczas dzisiejszych wystąpień, czy sprawiedliwi z ziemi oświęcimskiej nie mieli również traumy po tym czynie heroicznym, którego dokonali? To nie jest tylko powód do dumy, to jest też obciążenie psychiczne, które im towarzyszyło. Oni nie wiedzieli, że im się uda, a jednak zaryzykowali. Takie 2 obrazy, które pokazują, jak ta rzeczywistość wyglądała. Z jednej strony radość z wkroczenia Armii Czerwonej, z drugiej strony przemoc i chaos. I tak właśnie zakończyła się II wojna światowa, między innymi na tych ziemiach. Dość powiedzieć, że mieszkańcy czy to Kent, czy Oświęcimia, czy Polanki Wielkiej doświadczyli wszystkiego po trochu z tego, o czym tutaj mówiłem. Byli z jednej strony represjonowani, byli wysiedleni, pracowali jako siła pomocnicza w gospodarstwach niemieckich, byli represjonowani i zamykani w KL Auschwitz-Birkenau, ginęli tutaj, ale też ukrywali Żydów. Dzisiaj usłyszałem, że pewien gospodarz z Polanki Wielkiej ukrywał dziecko żydowskie i odchował to dziecko, uratował to dziecko. A więc takich symboli, takich osób jest bardzo wiele, a historia
może być bardzo inspirująca. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panu doktorowi za wprowadzenie, za kontekst. No, dzięki pana wykładowi wydaje mi się, może nawet jestem przekonany, że tym łatwiej będzie docenić, tym łatwiej będzie zauważyć heroizm tych osób, o których za chwilę będzie tutaj mowa. Czy to z dwóch kobiet z Zatora, czy rodziny z Nowej Wsi. Ale zanim oddamy głos świadkom historii, chcemy też powiedzieć o innych osobach uhonorowanych tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, wywodzących się z ziemi oświęcimskiej. Tymi osobami to jest rodzina Matlaków z Przeciszowa, pani Katarzyna Bydoń z Chełmka oraz Maria Piecuk z Oświęcimia. Sylwetki tych trzech osób przybliży pracownik naszego muzeum, kustosz Zbigniew Mazur. Bardzo proszę, Zbyszku, oddaję ci głos. Dzień dobry. Szanowna pani marszałek, szanowni państwo. Przejdziemy teraz od historii ogólnej do historii lokalnej i pozwolą państwo, że przedstawię w swoim referacie historię kilku sprawiedliwych wśród narodów świata z ziemi oświęcimskiej, którzy nie mogą tutaj dzisiaj stanąć jako świadkowie, ale musimy w imię sprawiedliwości i tego, co dokonali w swoim życiu, przybliżyć ich historię, ich nazwiska, ponieważ ryzykowali swoje życie, żeby pomagać bliźnim. Trzeba powiedzieć, że nasze muzeum pierwszy raz chyba tutaj na tym terenie pokazuje tak zbiorczo właśnie wszystkich sprawiedliwych ziemi oświęcimskiej. I z tego jako placówka na pewno jesteśmy dumni, że doszło do tego dzisiejszego spotkania. Jak państwo wiedzą, nasza wystawa stała pokazuje przede wszystkim pomoc mieszkańców ziemi oświęcimskiej dla więźniów KL Auschwitz. Jeden z filmów, który pokazujemy na ekspozycji, odnosi się do pomocy świadczonej Żydom. Podczas 20-minutowego seansu przedstawiamy różne formy tego wielkiego poświęcenia, od ukrywania Żydów przed wywózką do gett i obozów koncentracyjnych, ukrywania podczas ucieczek z KL Auschwitz, do pomocy świadczonej więźniom Żydom w czasie pracy w kopalni w Brzeszczach czy IG Farben. Kiedy gromadziliśmy materiały do wystawy stałej, spotykaliśmy się niejednokrotnie z wypowiedziami mieszkańców, że często nie wiedzieli, komu udzielali pomocy, bo narodowość nie miała dla nich znaczenia. Po prostu trzeba było pomóc człowiekowi. To może być jeden z powodów braku opracowań tego zagadnienia. Wiedza na temat pomocy mieszkańców na tym wyjątkowo trudnym terenie niesienia Żydom pomocy podczas okupacji niemieckiej jest niewystarczająca i wymaga przeprowadzenia dokładnych badań. Wobec powyższej sytuacji zwróciliśmy się do pani doktor Aleksandry Namysło z racji jej zawodowych zainteresowań. Jest to pracowniczka naukowa katowickiego IPN-u o opracowanie tego tematu. Jej praca nosi tytuł W imię elementarnych zasad człowieczeństwa mieszkańcy ziemi oświęcimskiej z pomocą ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej. Na początku swojej pracy wymienia źródła, które stały się podstawą do opracowania tematu. Przede wszystkim bazowała na wnioskach o
uhonorowanie zgłoszonych osób tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Był to niezbity dowód pomocy. Na stronach Yad Vashem znajdziemy procedurę nadania tytułu Sprawiedliwych, w której czytamy: o przyznanie honorowego tytułu Sprawiedliwych wśród Narodów Świata osobom niosącym pomoc Żydom w czasie II wojny światowej mogą ubiegać się przede wszystkim ocaleni oraz ich krewni. Strona żydowska. Osoby z rodziny ratującej, strona polska, lub świadkowie zdarzeń mogą również zgłaszać sprawę do Instytutu Yad Vashem. Zeznania osób, którym pomoc była udzielona, stanowią podstawę dla komisji w podjęciu decyzji o przyznanie odznaczenia. W przypadku braku zeznań osób ocalonych niezbędne jest przekazanie jak największej ilości informacji dotyczących ocalonych: imiona, nazwiska, daty i miejsca urodzenia, ewentualnie śmierci, aktualne dane kontaktowe do ocalonych lub ich najbliższych krewnych. Wszystkie te informacje mają pomóc Instytutowi Yad Vashem w odnalezieniu zeznań ocalonych, o ile takie istnieją w archiwach Yad Vashem. Ta procedura wymaga udokumentowania pomocy, więc jest niezbitym dowodem dla badaczki. W swoim wystąpieniu przytoczę 3 historie opisane w opracowaniu dr Namysło. 2 kolejne usłyszą Państwo z przekazów rodzin ratujących z Zatora i Nowej Wsi koło Kęt. Wszystkie osoby, o których dzisiaj będzie mowa, zostały uhonorowane medalem Sprawiedliwych. Pierwsza historia jest związana z Oświęcimiem i Przeciszowem. Dotyczy rodziny Matlaków i Grosów. Magdalena Matlak przed wojną pracowała u Grosów jako pomoc domowa. Opiekowała się też ich córką Hanią. Dziewczynka miała 5 lat, jak wybuchła wojna. W 1941 roku rodzina Grosów trafiła do getta w Sosnowcu. Stamtąd Magdalena Matlak wykrada Hanię i zabiera ją do Oświęcimia, do rodziny Janików. Później do swojego brata Józefa Matlaka, do Przeciszowa. Hania dostaje nową tożsamość, Marii Ptaszkowskiej, córki Karoliny Matlak po mężu Ptaszkowskiej, która była siostrą Magdy i Józefa. Prawdziwa Marysia zostaje wywieziona z miasta i przebywa u rodziny. Rodzice Hani trafiają do KL Auschwitz. Ojciec ginie, matce udaje się przeżyć. Podczas pobytu w Przeciszowie Hania czuła się bardzo dobrze. Wychowywała się z dziećmi Matlaków, chodziła do szkoły. Sąsiadom powiedziano, że to kuzynka z Oświęcimia. Po wojnie odebrała ją mama i wyjechały razem do Szwecji w 1946 roku. W 1995 roku medalem Sprawiedliwych zostali odznaczeni Józef, Józefa, Magdalena i Ludwika Matlakowie. Historia Hani Gross jest znana w Oświęcimiu i okolicy. Nawet w 2016 roku w szkole podstawowej w Przeciszowie odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy ufundowanej przez Centrum Żydowskie w Oświęcimiu, upamiętniające wyjątkową postawę rodziny Matlaków. Na tablicy umieszczono napis: pamięci Józefa i Józefy Matlaków, córki Ludwiki i Molendy, mieszkańców Przeciszowa oraz siostry Józefa, Magdaleny Matlak, za ocalenie życia żydowskiej dziewczynki Hani Gross w czasie II wojny światowej. Druga historia rozegrała się w Chełmku.
miejscowości położonej 12 km od Oświęcimia. Przed wojną mieszkała tam zamożna żydowska rodzina Melów. Katarzyna Bydoń była opiekunką dzieci Melów, w tym Charlotte Mel, osoby, która opisała działania Katarzyny. W czasie wojny rodzina Melów wraz z innymi żydowskimi rodzinami została wysiedlona najpierw do Bobrku, potem do Jaworzna, a następnie do getta w Chrzanowie. Wszędzie towarzyszyła im Katarzyna, udając Żydówkę. Chociaż wiązało się to z ogromnym niebezpieczeństwem, wychodziła z getta na zewnątrz w celu zdobycia pożywienia. Kiedy sytuacja w getcie stawała się coraz cięższa, opuściła getto jako Aryjka i przeszła na stronę aryjską, skąd przysyłała dalej paczki żywnościowe nie tylko dla rodziny Melów, ale również dla osób nieznanych. Jednak za sprawą denuncjacji trafiła na gestapo w Mysłowicach, gdzie była torturowana i na skutek odniesionych ran zmarła. Nikogo jednak nie wydała. W 2014 roku za sprawą Charlotte Mel została uhonorowana medalem Sprawiedliwych, którego nikt z rodziny nie odebrał do tej pory. Ostatnia historia, którą chcę przytoczyć, to powieść wyjątkowa, pokazująca, jak wiele osób było zaangażowanych w pomoc w celu ocalenia jednej małej żydowskiej dziewczynki. To sztab ludzi, którzy narażali siebie i swoich bliskich, chcąc ocalić prześladowanych. Większość z nich nie została uhonorowana medalem. Dziś chcemy oddać im szacunek przez wspomnienie o nich i o ich działaniach. Janina Grunbaum miała 2 lata, kiedy wybuchła wojna. Rodzice oddali ją pod opiekę ciotki Reginy Kuperman z domu Grunbaum, mieszkającej w Oświęcimiu. W kwietniu 1941 roku rozpoczęły się wysiedlenia Żydów, mieszkańców Oświęcimia, do Sosnowca, gdzie znajdowało się getto. Stamtąd w niedługim czasie wywożono Żydów do KL Auschwitz. Ciotka Regina zdecydowała o wydostaniu, a właściwie wykradzeniu z getta i ukrycia dziecka. Poprosiła o to bliskiego znajomego ojca Janinki, Henryka Ziębę. Ten się zgodził i wziął dziewczynkę do siebie. Rodzina Henryka bała się jednak denuncjacji, dlatego przekazano dziecko swojej znajomej, Marii Piecuk z domu Turk. Kobieta miała 2 małe dzieci. Młodsza córka miała wtedy 3 latka, jak matka przyjęła do siebie Janinkę. Dodać należy, że w tym czasie został aresztowany mąż Marii, Kazimierz, i osadzony w Wadowicach. Maria Piecuch wyjechała z żydowską dziewczynką do Międzybrodzia Żywieckiego, gdzie dziecko otrzymało od tamtejszego znajomego organisty Stanisława Partyki nowe dokumenty. Akt chrztu na nazwisko panieńskiej Marii, czyli Turk. Następnie dziewczynka znów trafiła na jakiś czas do Ziębów. Maria w tym czasie szukała jej nowego lokum. Umieściła ją w Grójcu u znajomej rodziny Matlaków w kwietniu 1944 roku, mówiąc, że jest to jej nieślubne dziecko z Henrykiem Ziębą. Janina przebywała tam 3 miesiące, potem trafiła ponownie do Marii, która cały czas obawiała się, że tożsamość dziecka zostanie odkryta. Jej mąż nadal przebywał w więzieniu w Watowicach. Tam poznała żonę strażnika więziennego, Helenę Skawin. Wiedziała, że kobieta bardzo chciała mieć córkę i zaproponowała jej opiekę nad Janinką. Dziewczynka miała uchodzić za
przedślubną córkę Marii, którą ta umieściła u Heleny z obawy przed reakcją męża Kazimierza. Cały czas finansowo czuwał nad Janiną Henryk Zięba. Na przełomie 1944 i 1945 roku dziewczynka znów trafiła do Marii. Ojciec Janiny, Bernard Grunbaum, zginął w KL Auschwitz. Po wojnie w maju 1945 roku Janinę odebrała ciotka Regina Kuperman. Doktor Aleksandra Namysłow w swojej pracy cytuje fragment wypowiedzi Marii Piecuch, który chciałbym teraz przytoczyć. Niezwykle trudno jest dziś zdefiniować uczucia, które mną kierowały, kiedy podjęłam decyzję o tym, że udzielę pomocy dziecku, którego los, przerażenie i mękę mogłam sobie wyobrazić. Towarzyszyła mi także świadomość, że mój przyrodni brat, lekarz dr Henryk Turk, wyznania mojżeszowego po swojej matce, pierwszej żonie mojego ojca, jest podobnie uważany za podczłowieka. Jego los jest mi nieznany. Stale zamieszkiwał w mostach koło Lwowa. Wierzyłam, że jeśli zajdzie taka potrzeba, to ktoś podobny do mnie udzieli mu także pomocy w imię elementarnych zasad człowieczeństwa. Bałam się, a jednocześnie zdawałam sobie sprawę, iż będę mogła na pewien okres czasu powierzyć opiekę nad moimi małymi dziećmi mojej matce, po to, aby ratować inną, małą, przerażoną dziewczynkę. Wierzyłam, że znajdę sposób i ludzi, którzy mi pomogą w zrealizowaniu tej ryzykownej akcji. W 1995 roku Maria Piecuch na wniosek Janiny Grunbaum po mężu Gawrońskiej i Reginy Kuperman została uhonorowana tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Wszystkie te historie, które przedstawiłem, pokazują, jak wiele osób było zaangażowanych w pomoc Żydom, a często z grupy ratujących tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata zostaje uhonorowana tylko jedna lub dwie osoby. Trzeba pamiętać o ogromnym poświęceniu ludzi, którzy w tak niebezpiecznych warunkach decydowali się na pomoc. Mamy 11 osób udokumentowanych jako sprawiedliwi z ziemi oświęcimskiej. A wiadomo, że skala pomocy była większa, niż wskazują na to medale. Dzisiaj nie sposób jednoznacznie określić liczby ratujących. Nadal liczby się zmieniają. Zbieranie danych wciąż trwa. Chociaż ratujący i ratowani odchodzą do wieczności. Dziękuję. Dziękujemy, Zbyszku, za przybliżenie tych kilku sylwetek sprawiedliwych mieszkających na terenie ziemi oświęcimskiej. Szanowni Państwo, za nami dwa wystąpienia, dwa wykłady, dzięki którym, jak sądzę, jak mi się wydaje, jest dużo informacji, dużo wiedzy. Wydaje mi się, że zasłużyliśmy na 15-minutową przerwę, na którą serdecznie Państwa zapraszam. Po niej będziemy mieli przedstawienie sylwetek dwóch rodzin, innych osób sprawiedliwych wśród narodów świata z ziemi oświęcimskiej, ale póki co zapraszam do bufetu. Tam na Państwa czeka kawa, herbata, skromny poczęstunek i po kwadransie wznawiamy nasze spotkanie. Zapraszam. Szanowni Państwo, będziemy wznawiać obrady, wznawiać nasze spotkanie po przerwie. Bardzo dziękuję za takie zdyscyplinowane, szybkie, niemal żołnierski powrót do sali. Zapraszam tutaj pana Tomasza Wieliczko. Pan Tomasz przedstawi nam sylwetkę dwóch bohaterskich kobiet.
swojej babci, czyli pani Marii Wieliczko z domu Hajdo i pani Władysławy Ochwat, które to właśnie są przykładami heroizmu, bohaterstwa, które to uratowały żydowską córkę tutaj na terenie ziemi oświęcimskiej w Zatorze. Bardzo proszę, panie Tomaszu, zapraszam. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Jestem bardzo wzruszony, że mogę akurat wygłosić ciekawy wykład o pewnej historii, historii żydowskiej dziewczynki Noemi Berter. Ta historia ma swój początek w Rudniku nad Sanem, gdzie właśnie Noemi mieszkała razem ze swoimi rodzicami. Ale może zanim zacznę, bo ta historia ma także też swój happy end. I chciałem zacząć właśnie tymi słowami, że to, co Państwu chcę zaprezentować, jedna z moich koleżanek, a notabene dziennikarka, opisała to w ten sposób, że mogłoby to być jedną z dobrych, ta historia mogła być jednym z dobrych scenariuszy do filmu o heroizmie Polaków, o Holokauście, ale także dramatu, jak wspomniałem, z happy endem. Wspomniane zostały tutaj dwie postacie. Pierwszą z nich jest pani Władysława Ochwat, z panny Ochwat, później Jędrzejczak, a później Wrażeń po mężu. I od niej zaczyna się cała historia, która uratowała właśnie żydowską dziewczynkę, która miała na imię Noemi. Drugą postacią jest moja babcia, Maria z domu Hajdo, po mężu Wieliczko. To mają Państwo zdjęcie, tak wyglądała właśnie Noemi, jak była małą dziewczynką. Noemi urodziła się w styczniu 1937 roku w Łodzi. Była córką Józefa i Zofii Berter. Była jedynaczką. Natomiast, jak wspomniałem, cała historia zaczyna się w Rudniku nad Sanem, gdzie właśnie rodzina Berterów także tam trafiła do zaprzyjaźnionej rodziny aptekarzy. Tato Noemi był również aptekarzem, stąd te znajomości i przyjaźń pomiędzy aptekarzami funkcjonowała. Natomiast do Rudnika nad Sanem także trafiła Władysława Ochwat, to mojej prababci siostra, która uratowała tą dziewczynkę. Kiedy wybuchła właśnie wojna, w obawie o życie córki, Józef Berter postanowił ukryć ją we Lwowie i zamieszkali we Lwowie, jak zaraz po wybuchu wojny, do 1941 roku w miarę byli bezpieczni. Natomiast w 1941 roku, wiemy, że w czerwcu Niemcy zaatakowały Związek Sowiecki, wówczas również tereny lwowskie zostały anektowane i na terenie Lwowa powstało getto, do którego trafiło 136 tysięcy Żydów, w tym również rodzina Noemi Berter. Tata Noemi, Józef, pierwsze co zrobił, to rzeczywiście stamtąd próbował skontaktować się z rodziną aptekarzy w Rudniku nad Sanem, gdzie nawiązał kontakt z rodziną aptekarzy i poprosił ich o pomoc, aby uratować właśnie jego córkę. W całą akcję, zresztą to tu dzisiaj było kilka razy powiedziane, że to nie tylko jedna osoba uratowała i otrzymała, załóżmy, medal honorowy wśród narodów świata, natomiast więcej jest osób, które pomagały, współpracowały i chroniły właśnie żydowskie dzieci. Skontaktował się on z rodziną aptekarzy i poprosił o to, aby móc zorganizować akcję przerzutu Noemi
i uratowania jej właśnie z getta we Lwowie. Władysława Ochwat była również zaprzyjaźniona z aptekarzami w Rudniku nad Sanem, gdzie aptekarz skontaktował się z Władysławą, ponieważ wydawało mu się najbardziej osobą kompetentną do wykonania tego typu zadania i możliwości raz przerzutu, a potem ewentualnie ukrycia Noemi już bezpośrednio w Polsce. Wszystko było zaplanowane. Władysława nie ufała swojemu mężowi, który okazał się później łajdakiem i chciał wydać dziewczynkę, za co również chciał, żądał środków pieniężnych i finansowych, więc wszystko było w ukryciu. Wyjechała do Lwowa, udała się do getta. 9 września 1942 roku o godzinie 22 zorganizowano przerzut. Na hasło Władysława razem z trzema innymi osobami udała się pod mur getta, gdzie dziewczynkę przerzucono na drugą stronę. Pierwszą rzeczą, którą Władysławę czekało, to było też dość trudne przedsięwzięcie. Musiała wydostać się ze Lwowa do rodzinnego miasta w Tarnowie. Zakup biletu na dworcu pełnym Niemców też graniczył z cudem. Z uwagi na to, że Władysława dobrze posługiwała się językiem niemieckim, poznała na dworcu żołnierza Wehrmachtu, który notabene pomógł nabyć jej bilety do Tarnowa. I tak udało się jej wydostać z Lwowa do Tarnowa. Ale to nie był koniec tych perypetii i przygód, bo było ich mnóstwo, bo każdego dnia czyhało niebezpieczeństwo, każdego dnia ta dziewczynka nie wiedziała, czy będzie żyć i Władysława musiała nagle też po pierwsze zmienić jej tożsamość, żeby miała jakikolwiek dokument, żeby mogła z nią gdziekolwiek się poruszać, żeby mogła w miarę bezpiecznie przebywać na terenie Tarnowa. Więc zaraz po powrocie pierwsze, co zrobiła, to udała się do parafii rzymskokatolickiej, aby Noemi ochrzcić, aby ją ochrzcić i mieć dokument chrztu, ale już nie jako Noemi Berter, ale jako Eleonora Jędrzejak. I tak się stało. Akurat jest właśnie. Po ucieczce z Tarnowa właśnie do Tarnowa, przepraszam, uzyskana została metryka chrztu i potwierdzenie nowej tożsamości, gdzie już Noemi nie była Noemi, a była Eleonorą, nazywana w zatorze Norą Jędrzejak. Problemy, które dotykały właśnie Władysławę i Noemi, były, tak jak wspominałem, cały czas. Nie tylko jej mąż Jędrzejak domyślał się, że rzeczywiście to jest żydowska dziewczynka. Ona wszem i wobec opowiadała, że to jest jej córka zapanny. I taki komunikat był opowiadany publicznie, między innymi też jej mężowi. Natomiast siostra męża cały czas podejrzewała, że rzeczywiście to jest żydowskie dziecko i notabene też nasłała gestapo, które wpadło do domu Jędrzejaków i zaczęto ich przepytywać, kto jest kim i co to jest za dziecko, skąd. Władysława tłumaczyła, że to jest jej dziecko zapanny, ale też między innymi gestapowcy skierowali to pytanie, wyobraźcie sobie, do 5-letniego dziecka, 5-letniej dziewczynki, która musiała też wykazać się, no ciężko to może nawet opisać słowami, co musiało to dziecko przeżywać, bo zapytano tej dziewczynki,
co to jest za pani. I ta dziewczynka powiedziała, że to jest jej mamusia. I to był jeden z takich pierwszych też trudnych, pierwszej z trudnej sytuacji, gdzie ona musiała nauczyć się nowej tożsamości. Oczywiście Władysława to cały czas czyniła i mówiła o tym, jakie czyhają na nią niebezpieczeństwa i co może za to jej grozić. To nie koniec, bo rzeczywiście Niemcy odstąpili, odeszli, natomiast Władysława cały czas obawiając się kolejnych ewentualnie sytuacji, które mogłyby spowodować wydanie się tej informacji, że rzeczywiście to jest żydowskie dziecko, uciekała. Z Tarnowa uciekła do Krakowa, gdzie w Krakowie trafiła do zakładu, który sprzedawał kapelusze, jednak tam również została dostrzeżona i rozpoznana przez jednego z Austriaków, który dopatrywał się i domyślał się, że rzeczywiście to również jest dziecko żydowskie. Ale na tyle był cwany, że nie wydał jej Niemcom, tylko żądał pieniędzy. Żądał pieniędzy i różnego rodzaju świadczeń, które musiała właśnie Władysława czynić na jego korzyść, jak i również znęcał się nad Eleonorą. To było, przerastało Władysławę. Władysława w pewnym momencie też powiedziała dość, tak nie może być dalej. Jesteśmy po stronie generalnego gubernatorstwa. Tu nie jest bezpieczne miejsce do tego, żeby jednak móc wychowywać żydowskie dziecko. I następnym etapem, który się pojawił, to przekazanie opieki właśnie Eleonory Jędrzejak pod pieczę mojej babci Marii Hajdo, a później Wieliczko. Tutaj akurat widzą Państwo korespondencję. To jest jeden z kilku listów, które Noemi pisała i korespondowała właśnie z Władysławą. To jest rok 49. Moja babcia. Żeby dostać się znowu z Krakowa, z generalnego gubernatorstwa do III Rzeszy, Kraków był w generalnym gubernatorstwie, zator oddalony 50 km dalej w III Rzeszy. Trzeba było znowu zorganizować dokumenty, szereg osób do tego, żeby można było przewieźć tą dziewczynkę w miarę bezpiecznie. Udało się podrobić dokumenty nocą. Razem z osobą, która była przebrana właśnie w mundurze niemieckim, przekroczono granicę i tak Eleonora Jędrzejak znalazła się bezpośrednio już w zatorze. Natomiast w tym samym czasie, kiedy Władysława Ochwat, a Jędrzejak ratowała Noemi z getta lwowskiego, moja babcia razem z rodziną była w obozie pracy w Kietrzu, to jest Kaczer Lager, gdzie pracowała i znaczy, gdzie akurat była tam w tym obozie, z uwagi na to, że będąc w zatorze, oni nie chcieli podpisać Volkslisty i w związku z powyższym skierowano ich bezpośrednio do tamtego obozu. Jednak z uwagi na to, że jej tato, mówię o tacie mojej babci Marii, Jan Hajdo, był specjalistą od hodowli koni. Pracował wcześniej u hrabiostwa potockich w Krzeszowicach, jak i również w zatorze, gdzie kupował dla hrabiego konie i prowadził je i zajmował się hodowlą. Był wysokiej rangi specjalistą w tym zakresie. W związku z powyższym takich ludzi było niewiele, a tego typu praca cieszyła się dużym zapotrzebowaniem i w związku z powyższym też trafiła cała rodzina do Austrii pod zarząd barona Palfiego, gdzie zajmowała się między innymi także hodowlą koni. Jednakże
Kolejna sytuacja, która miała także miejsce w 1943 roku, a dotyczyła mojej babci Noemi, która tam wychowywała ją i pomagała. Związana była z podróżą do Wiednia. Jak jej cała rodzina była w Wiedniu, tam pod Wiedniem w miejscowości Marchek i tam pracowała, z Noemi podróżowała do Wiednia pociągiem. Jednakże jeszcze wcześniej w zatorze pracowała w cegielni, dostarczając cegłę do obozu, do budowy obozu i kontaktując się między innymi z Żydami w obozie, dostarczając im lekarstwa i żywność, a także odbierając listy i wysyłając ich do rodzin. Tak między innymi też pomagała właśnie tutaj na terenie obozu w Oświęcimiu, gdzie poznała polskiego oficera majora Dorosiewicza, który notabene okazał się, że był kapo i przekazywał wszystkie informacje Niemcom. Wracając do tej sytuacji z 1943 roku, kiedy babcia wyjeżdża z zatora i chce udać się z Noemi razem z jej jeszcze bratem Józefem do rodziny właśnie w Marchek w Austrii, w pociągu jedzie z nią dwóch gestapowców. Dojeżdżają już praktycznie pod sam Wiedeń, gdzie pod Wiedniem zatrzymują ich, zatrzymują babcię, zatrzymują Noemi, zatrzymują Józefa, jednakże nie wiedząc o tym, nie Noemi była głównym ich celem, a moja babcia. A dlaczego? Dlatego, że jak babcia pracowała w cegielni, o której powiedziałem, i dostarczała te lekarstwa, jak i również żywność, i przynosiła listy, pod pryczą majora Dorosiewicza znalazło się zdjęcie mojej babci. On uciekł z obozu w Oświęcimiu, zastrzelił jednego SS-mana i uciekając, chcąc zmylić trop, że kto brał w tym udział, włożył pod pryczę zdjęcie mojej babci. Więc no, nie trudno sobie wyobrazić, jakie były następne działania, więc babcia szybko od razu wylądowała w pierwszej kolejności w więzieniu w Wiedniu, gdzie była przesłuchiwana, torturowana i bita. Do Wiednia, co ciekawe, Noemi wówczas woźnica zawiódł do rodziny mamy i taty Marii, babci, gdzie opiekowali się w tym momencie już Noemi, natomiast babcia cały czas była przez te 2 tygodnie czasu w obozie, przepraszam, w więzieniu we Wiedniu. Natomiast do Wiednia także ściągnięto specjalnie SS-mana z Oświęcimia, który również ją przesłuchiwał, i po powrocie zabrali ich i trafiła babcia przez około tydzień czasu do obozu w Auschwitz, gdzie również no, starano się uzyskać informacje, kto, jak, skąd, gdzie, dlaczego i jak to się podziało. Wykazała się, myślę, że także niesamowitą siłą, determinacją, bo rzeczywiście zaraz umiała też również świetnie niemiecki, więc jej było łatwiej tutaj komunikować się, przekazywać te informacje, które dostarczała, jak również szereg dokumentów podpisanych przez oficerów niemieckich, na których się notabene powoływała. Dodatkowo jej tato, który był w Wiedniu, poprosił barona Balfiego o to, aby się wstawił za Marią, i poszły również listy i prośby o to, aby ją uwolnić z obozów w Oświęcimiu, i wyjaśniając sytuację, udało jej się wyjść z tego obozu i przeżyła to. Natomiast ta historia ma dalej swój finał i kontynuację. Po uwolnieniu z obozu oczywiście
babcia razem z Noemi oczywiście przyjeżdża Noemi do Zatora, gdzie później już po wojnie w 1947 roku, nawet 1945, przepraszam, jeszcze trafiają do Jedlna, to jest koło Radomska, gdzie babcia jest nauczycielką i wychowuje tą Noemi też po wojnie. Dziewczynka kończy trzecią klasę szkoły podstawowej. Natomiast organizacja żydowska zaraz po wojnie rozpoczęła swoje działania poszukiwania osób, które zaginęły, sierot żydowskich, które zbierała i chciała zawieźć później do Palestyny. I niestety tak się stało, bo babcia chciała, żeby adoptować Noemi, niestety oni na to jej nie pozwolili i musieli ją zabrać. W 1947 roku zabierają ją, ona na początku trafia jeszcze do domu dziecka w Zabrzu, a później zostaje już bezpośrednio wywieziona dalej. Ta historia też ma trochę finał tragiczny, gdyż ostatni dzień wojny, 8 maja 1945 roku, ginie brat Marii, Józef, który ginie z rąk niemieckich, z granatnika, został śmiertelnie ranny. Natomiast zaraz po wojnie, tak jak wspominałem, Maria zabiera i opiekuje się cały czas dalej, ma pod swoją opieką Noemi. To rodzeństwo Jan Hajdo, mój pradziadek, rodzeństwo moja babcia razem z bratem w roku 1942. Tutaj mają Państwo dokumenty zatrudnienia Jana Hajdo właśnie w Salmhof, w stadninie koni, jak i również dokument poświadczający zatrudnienie Marii Hajdo w Salmhof. Zachowało się bardzo dużo dokumentów, co pomogło między innymi w zebraniu tych najważniejszych informacji, jak również przygotowaniu wniosku i uzyskaniu tytułu honorowy wśród narodów świata, ale nie dla Marii Hajdo, na Marii Wieliczko. To dzisiaj też było powiedziane, że wiele osób było zaangażowanych w całą pomoc osobom właśnie, które żydowskim dzieciom. Ten honorowy wśród narodów świata, ale to zaraz Państwu pokażę, może do tego dojdziemy. Tu kolejny dokument, zwolnienie z obozu rodziny Hajdo. Joanna Hajdo to siostra Marii. I tu nasza rodzina już bezpośrednio w Zatorze. To moja babcia Maria Wieliczko z moim dziadkiem Piotrem, jej mama Bronisława, siostra Władysławy, która właśnie uratowała Noemi, jej córka Janka z dwoma córkami, a to moi wujkowie i mój tato. Andrzej najmłodszy, Jan i Wojciech Wieliczko. Zachowały się między innymi takie zaświadczenia, jak ukończenie trzeciej klasy szkoły podstawowej w Jedlnie przez Eleonorę Jędrzeja, która cały czas właśnie się posługiwała tym nazwiskiem. Tu list kolejny znowu od Nora i Irka, gdzie pisały właśnie do drodzy i kochani, do swoich, do rodziny, do właśnie Władysławy. Zachowały się również zaświadczenia. To już jest oczywiście późniejsze, bo 1946 rok. Podpisane zeznają, że obywatelowie Jędrzejakowa Władysława zamieszkała obecnie w Skalecznej, w Kłodzku. Na własnym utrzymaniu miała sierotę Noemi Berter. Kolejne oświadczenia to oświadczenia znowu mojej, właśnie Władysławy Wrażeń o mojej babci, gdzie rzeczywiście tutaj pisze, że Maria Hajdo także opiekowała się Noemi Berter, żydowską dziewczynką, i pomagała jej przez wiele lat również w czasie wojny.
To dokument rejestracyjny zaraz, który był wykonywany w ewidencji żydowskich sierot, dokonany właśnie przez syjonistyczną organizację Koordynacja do Spraw Dzieci i Młodzieży. I jak rozpocząłem tą dzisiejszą prezentację, wspominałem między innymi słowa Moniki Pawłowskiej, która napisała pierwszy artykuł, Gdzie jesteś, Noemi? Rodzina z Zatora szuka cię. I tu akurat tato prezentuje zdjęcia mojej babci Noemi Berter i Władysławy Wrażeń i rozpoczęliśmy te działania związane z poszukiwaniem tej rodziny. W latach 50., 60. kontakt jeszcze pomiędzy Władysławą a Noemi był. Natomiast później było to o tyle trudne, że kontakt się praktycznie urwał. I tu myślę, że zadziałała siła wyższa. Ja tak to nazwałem i myślę, że to też głównie dzięki mojemu tacie, bo on wykazał się taką determinacją i mówił: Tomek, spróbujmy, a może nam się uda, a może będzie, może znajdziemy, może jeszcze żyje, kto wie. Nie daje mi to spokoju, spróbujmy ją znaleźć. I tak od słowa do słowa, między innymi pojawiła się tutaj przytaczana Monika, która napisała pierwszy artykuł. Tato rozpoczął swoje działania, między innymi też za sprawą swojego przyjaciela Sławka Olaka z Oświęcimia, jak i również dzięki panu Romanowi Gabeł, który tutaj okazał się kluczowy w całym procesie poszukiwania. Pan Roman jest prezesem Stowarzyszenia Służba Szalom w Oświęcimiu, gdzie uruchomił różne kontakty, w tym między innymi swoje znajomości przez ambasadę Polski w Izraelu, w Tel Awiwie. Powiem Państwu, udało nam się do nich dotrzeć. To jest niesamowite, bo znaleźliśmy ich. Znaleźliśmy rodziny Noemi. Niestety Noemi już nie żyła. Natomiast na zdjęciu mają Państwo odznaczenie dla Władysławy Wrażeń, na którym są jej dzieci. Jest Michal i Omer. Jest moja ciotka Ewa i Wojciech Wieliczko. To mój wujek, moja mama Barbara, mój tato i moje dzieci. To jest 2019 rok, gdzie znaleźliśmy ich. Jak przyszedł właśnie pan Roman do nas do domu i na WhatsAppie rozmawialiśmy z Michal. To było bardzo wzruszające dla nas wszystkich, że udało nam się dopiąć tego, że znaleźliśmy ich rodzinę. Michal jest lekarzem w Tel Awiwie, natomiast Omer pracuje jako, oprowadza wycieczki i jest związany z rozwojem turystyki w Niemczech, w Berlinie. To właśnie ten dzień, gdzie jest ceremonia Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, gdzie przyznano ten medal Władysławie Wrażeń. Pytaliśmy, bo ja też kontaktowałem się z Jadwaszem nieraz, czy jest szansa na to, żeby można było uzyskać także ten tytuł dla mojej babci, bo na to są dokumenty, są świadkowie, jest rodzina, ta wola musi być z dwóch stron, jak usłyszałem. Jednakże przyznawane jest on z reguły, tak jak tutaj dzisiaj padło, jednej lub dwóm osobom, nie więcej, więc temat nie jest zamknięty. Trochę nas tutaj pandemia ograniczyła, jeżeli chodzi o kontakty, bo ja cały czas jestem w kontakcie. Teraz łącznie z tym, jak jest między innymi wybuchła wojna w Izraelu, też pytałem, czy są bezpieczni, czy im nie trzeba pomóc, czy potrzebują pomocy. U nas zawsze drzwi są otwarte, więc tym bardziej to było takie trudne, kiedy właśnie bomba gdzieś spadła na szpital w
w Tel Awiwie. I po ceremonii to jest akurat zdjęcie z naszą nową rodziną. Dziękuję. A jeszcze jedna rzecz, przepraszam, bo zapomniałbym, to jedna z najważniejszych rzeczy. Zrobiliśmy im niespodziankę. Kiedy oni, przepraszam bardzo, kiedy przyjechali do nas, do Zatora, bo oczywiście odwiedzili nasz dom, zjedliśmy wspólnie posiłek, oprowadziliśmy ich po Zatorze, po domu, przygotowaliśmy dla nich pewną niespodziankę, którą wręczyliśmy właśnie, nie mówiliśmy im nic o tym, wręczyliśmy im właśnie na tej ceremonii honorowy wśród narodów świata, razem z tatą, jak i również z Piotrem Wyrobcem, który nam pomagał opracowywać tą książkę, wydaliśmy piękną publikację opisującą właśnie historię Noemi z dokumentacją, którą udało nam się zgromadzić, ze zdjęciami i opisem w języku polskim, jak i również w języku angielskim. Tego typu byli bardzo zaskoczeni i wzruszeni, że taki prezent od nas otrzymali. Więc to jest pamiątka, która zostanie, myślę, że na następne pokolenia. I natomiast ja się jeszcze bardzo cieszę, że udało się odnaleźć, że jesteśmy w kontakcie i mam nadzieję, że wkrótce się spotkamy, bo już nie mogę się doczekać. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Dziękujemy panu Tomaszowi za przedstawienie tych dwóch heroicznych kobiet i za te wzruszające akcenty na koniec. Zapraszam teraz pana Antoniego Wronę, który również przybliży sylwetki trzech osób odznaczonych, uhonorowanych tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Bardzo proszę, panie Antoni. Witam wszystkich zgromadzonych, zwłaszcza młodzież, bo to do was jest adresowane to dzisiejsze spotkanie. Chciałbym na samym wstępie podziękować panu Zbyszkowi, bo pierwszy telefon, jaki od niego otrzymałem, to moje pytanie zabrzmiało. Kto się tym jeszcze interesuje? Czy kogoś to jeszcze obchodzi, co było tyle lat temu? Ale dzięki za to, bo te historie, jak widzę, są żywe i tych historii jest naprawdę dużo. I za to bardzo dziękuję. Historia mojej rodziny jest trochę inna od tych tutaj, bo to jest historia może od początku mojej babci, mojego wujka Józka, który był kołem jakby napędzającym całą tą historię, mojego ojca Eugeniusza i jego siostry Helenki. I może zacznę od samego początku. Wujek Józek pracował od 1942 roku w IG Farben, w obozie i tam poznał dwóch młodych ludzi. To byli ludzie niewiele starsi od was, bo jeden z nich miał niespełna 17 lat, drugi chyba 22 lata. Tak, to tam. Dobra. To jest właśnie Józef, który jakby zapoczątkował całą sprawę. Pracując w obozie od 1942 roku, poznał, jak powiedziałem, już dwóch młodych chłopców, zaprzyjaźnił się z nimi, choć kontakt z więźniami był zabroniony. Przez dwa lata utrzymywali kontakt. On im pomagał, przywożąc żywność, lekarstwa, informacje. Był też członkiem AK, wtedy to się nazywało, to był odłam AK, WIN, Wolność i Niepodległość, robiąc wtedy coś strasznie, strasznie zakazanego, jak zdjęcia w obozie, które potem trafiały do wywiadu. I nadszedł rok 44, to był czerwiec, gdzie jakby już było wiadomo, że wojna się będzie kończyć, że coś się dzieje niedobrego i postanowił pomóc uciec tym dwóm chłopcom. Sprawa była na tyle poważna, że
każda próba ucieczki groziła śmiercią nie tylko dla niego, ale też dla całej rodziny, rodziny Wronów, czyli jego matki, jego brata, siostry. Babcia moja zgodziła się przyjąć ich do własnego domu. Była to kobieta bardzo odważna i to nie był jedyny akt odwagi, jaki pokazała przy przyjęciu tych dwóch ludzi. W 1939, jak przyszła wojna, była akcja niemiecka, która czyściła tak zwane przedpole, gdzie propaganda szła, że Niemcy ucinają uszy, wydłubują oczy. Ona nie uciekła, została jako jedyna, powiedziała, że przed nikim uciekać nie będzie. Może to też spowodowało później, że zgodziła się przyjąć tych dwóch młodych ludzi, wiedząc, co za to grozi. I tutaj jest Helenka, córka, która mieszkała przez tylko niedzielę w domu. Cały tydzień pracowała w Bielsku. I tu jest mój ojciec, który brał jakby po wujku największy udział w tym całym, w tej całej akcji. I teraz wracając do tej ucieczki. Wujek Józek postanowił, że pomoże. I teraz, o czym się dowiedziałem też, zawsze ta historia tej ucieczki była i przebywania tych Żydów wiecznie żywa. Później dowiedziałem się, że jeszcze była jedna osoba, której pomógł uciec, o której się nie mówiło. W sumie były to trzy osoby, które uratował, które ja wiem. Ucieczka z samego obozu była czymś no, niesamowitym. Tych ucieczek nie było aż tak wiele z Oświęcimia. I ucieczki z obozów, jakie znamy z filmów, podkopy, przebierania się, różne inne rzeczy nie miały miejsca. Wujek wykazał się niesamowitą odwagą, pomysłowością. Zaczynał się od tego, że wnosił odzież do IG Farben, tam gdzie pomagali mu później Max i Herman, żeby mogli być w rzeczach cywilnych. Ale jak wyprowadzić dwóch więźniów, którzy mieli ogolone głowy? Więc wtedy on, znając godziny nalotów, jakie zaczynały się już, postanowił, że wyprowadzi ich przez bramę. Ubrali się w rzeczy cywilne, założyli czapkę i jak usłyszeli nalot, wujek szedł jako pierwszy. Ściągnął czapkę i przebiegli przez bramę, niezauważeni, co uważam no, rzeczą niesamowitą, że im się to udało. Dzień wcześniej powiedział do mojego ojca. Pamiętam to jak dzisiaj, jak tata zawsze jak opowiadał o tym, łzy mu stawały w oczach i mówi, Gienek, jutro ci przyprowadzę kolegów albo zginę. Akurat się im udało. Przeprowadził ich, ukryli się nad Są i 15 kilometrów szli pieszo do Nowej Wsi. Tam ich odebrał wujek. Zorganizowali im ukrycie w stajni, na górze stajni. Zrobili im pomieszczenie ze słomy. Jedynym wlotem powietrza był gołębnik. I ciekawe było to, że stajnia była wiecznie otwarta, więc nie rzucało to żadnych podejrzeń. A w domu był niemiecki sklep, więc tym większa była odwaga mojej babci, że zgodziła się na to, że pod okiem niemieckich klientów, niemieckiej obsługi sklepu, ci ludzie ukrywali się u nas. Ale najciekawsze chyba było w tym to, że to nie byli polscy Żydzi, to byli niemieccy Żydzi. To było dwóch chłopców. Wujek ich nie wyprowadzał jako Polaków. On pomagał przyjaciołom, którym poznał w obozie. I to chyba było najważniejsze, że wtedy nie liczyła się dla nich narodowość, rasa, przyjaźń. Po prostu ratował ludzi. I przez to chyba można powiedzieć, że w tak trudnych czasach można być człowiekiem, można być dobrym człowiekiem, że można pomagać za
po prostu bezinteresownie, oni to robili po prostu, bo mieli taką potrzebę. I rola mojego ojca była taka, że wujek nie wracał już do domu, bo był poszukiwany przez gestapo później. Oni mieszkali w tym zbudowanym pomieszczeniu ze słomy, ale to było tak niskie, że oni tam tylko przebywali w dzień, nie dali rady się wyprostować, więc ojciec w nocy sprawdzał koło domu, czy nikogo nie ma i wyprowadzał ich. Po 4 miesiącach pobytu, pomagania im, wyprowadzania, żeby najważniejszą rzeczą było to, żeby im odrosły włosy, żeby mogli ich wyprowadzić z domu w dzień, bo to już mogłoby mieć miejsce. I w 4. miesiącu tej całej akcji w nocy zobaczyła sąsiadka, że ktoś wychodzi z giękiem. Smutne jest to, że doniosła na nich. Tata, mimo że miał wtedy 14 lat, poleciał do osoby, którą znał od wujka, która należała do AK. W tej samej nocy ich zabrano. Zmieniono im kwaterę, zniszczono całkowicie to pomieszczenie. Rano już było gestapo. Mimo że ojciec był pobity jako 14-latek, nie powiedział nic. Oni, nie znajdując nic, dali im spokój. Tych 2 chłopców zostało przewiezionych później do Kędzierzyna, gdzie stamtąd dostali się do Niemiec. Przetrwali wojnę, przeżyli. I to chyba, to są już oni. Największa radość z tej sytuacji, że ta pomoc nie okazała się bezzasadna, że uratowali 2 ludzi, którzy później założyli swoje rodziny i cieszyli się długim życiem. I to jest chyba najważniejsze, że w trudnych czasach można być dobrym człowiekiem. Mimo skrajności, mówię to zwłaszcza do młodych ludzi, bo wszyscy, którzy brali w tym udział, to byli młodzi ludzie. 14 lat tata, 17 lat Herman, 21-22 lata Max i mój wujek 22 lata. Czyli potrafili stanąć jakby ponad strachem, ponad tym, co ich ograniczało wtedy, że można inaczej, że można być dumnym ze swojego życia. I to chyba zaowocowało. Szkoda tylko, że tylko wujek mógł się z nimi spotkać. Mój ojciec jakby dostał już odznaczenie pośmiertnie. Mama, odbierając pośmiertnie odznaczenie już w Krakowie, odbierała za wszystkich, za moją babcię, ciocię, ojca, których już nie było. I mimo tego, co w tych czasach panowało, ten strach, obawa o własne życie, można pomagać też innym bez względu na to, kim on jest. I to chyba oni rozumieli tolerancję chyba bardziej niż my teraz. I to jest właśnie takie przesłanie do was, żeby dobrze przeżyć swoje życie. Dziękuję bardzo. To jest właśnie medal, który otrzymała moja rodzina. I tyle. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panu Antoniemu Wronie, ale bardzo prosimy, żeby pan pozostał na środku, no bo teraz ten akcent, o którym już mówiła pani dyrektor, bardzo, bardzo miły dla nas, bardzo ważny dla nas, a mianowicie przekazanie zarówno dyplomu, jak i medalu Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, którymi oznaczeni zostali 3 członków pana rodziny, teraz do naszego muzeum w depozyt. Od razu powiem, że praktycznie od jutra, a te 2 obiekty, jakże cenne dla nas z punktu widzenia historycznego, będzie można oglądać, podziwiać na wystawie stałej naszego muzeum. Także bardzo proszę, zapraszam panią dyrektor Dorotę Mleczko, zapraszam pana Antoniego tam, gdzie te obiekty są. Prośba, aby państwo obrócili się w stronę drzwi. Prośba ze strony fotoreporterów, że tak powiem. Już podejdzie kolega, pomoże.
medal i dyplom, ich skany. Widzicie Państwo na ekranie, tak wygląda awers, rewers dyplomu. Mikrofon włączony, można go używać. Cieszę się, że teraz może to być udostępnione wielu osobom do obejrzenia, że tacy ludzie byli, robili coś ponad, coś więcej niż musieli i że ta młodzież to doceni. No cóż, ja powiem to, co powiedziałam przedtem. Dla nas to ogromne wyróżnienie, zaszczyt dla naszej instytucji, że tak niezwykłe odznaczenie trafia na naszą wystawę stałą. I powtórzę to, co taką ogromną prośbę, nadzieję, jaką noszę w sercu, że Państwo zdecydujecie się w którymś momencie na stałe przekazać naszą pamiątkę, waszą pamiątkę rodzinną. Ja wiem, że trudno się rozstawać zawsze z pamiątkami rodzinnymi, ale też wiem, że to, co Pan powiedział, jeżeli chcemy pielęgnować, przekazywać tą pamięć o tak niezwykłych osobach, to ważne jest, żeby te pamiątki trafiały w takie miejsca jak nasza instytucja, bo po prostu po ludzku więcej osób będzie mogło poznać te niezwykłe osoby poprzez chociażby takie pamiątki osobiste, więc bardzo, bardzo dziękuję Panu i Państwa rodzinie za tą decyzję. No i tak jak powiedziałam, cały czas mam nadzieję, że będzie to w którymś momencie stałym elementem takim w darze dla naszego muzeum. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Szanowni Państwo, na tym kończymy nasze dzisiejsze spotkanie, kolejne spotkanie z historią. Dziękuję przede wszystkim tym wszystkim, którzy występowali w trakcie, prelegentom, którzy potrafili, dzięki którym mogliśmy ten wątek, te wątki dotyczące heroicznej pomocy na rzecz Żydów w czasie okupacji niemieckiej, mogliśmy mieć przybliżone, poznaliśmy je, mam nadzieję, lepiej. Mam nadzieję, to wszystkim do młodych ludzi kieruję te słowa. Mam nadzieję, że się Wam podobało, że to było atrakcyjne, że rzeczywiście potrafiliście bliżej poznać osoby, które żyły w miejscowościach, w których Wy dzisiaj się uczycie. Zapraszam oczywiście do naszego muzeum. Tak jak powiedziałem, od jutra już ten medal i ten dyplom będą na naszej wystawie stałej. Można będzie go z bliska oglądać. Teraz jeszcze jeden przyjemny akcent, a mianowicie wręczymy skromne nasze podarunki tym, którzy głos dzisiaj na spotkaniu zabierali. Dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę. Do zobaczenia, mam nadzieję.